Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych, którzy przybyli na inauguracyjne spotkanie Klubu Myśli Polskiej. Wielkim pozdrowieniem i podziękowaniem, że tak jak mnie, również i wam, droga jest nasza ojczyzna, która obecnie znalazła się na skraju przepaści. A teraz witam naszych czcigodnych gości. Jana Engelgarda, redaktora naczelnego Myśl Polska. Który zainicjował powstanie innych klubów myśli polskiej w Polsce i wspiera ryzykownie naszą inicjatywę założenia naszego klubu w Krakowie. I chciałeś, Janku, kogoś powitać, tak? To znaczy, że Państwa. Pana Marka Kotlinowskiego, byłego wicemarszałka Sejmu i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Przyjechał do nas wielicznie. No, znanego polityka kiedyś i tak dalej, natomiast dziękujemy, że pan będzie nas wspierał i witam też panią profesor Annę Raźnę. Regularnie teksty, za które obrywa z różnych stron. Dziękuję bardzo. Szczególnie gorąco witam doktora Mateusza Piskorskiego. Dla mnie już bohatera, gdyż każdy więzień polityczny, taki jak on i Wojciech Olszański, to są dla nas przykłady, że nie tylko słowa się liczą, ale i heroiczna postawa. Przepraszam panią Lucynę, panią doktor Lucynę Kulińską, że na końcu ją witam, prawie na końcu, ale ona na pewno czuje, jak bardzo jesteśmy jej wdzięczni i wie, jaką jest dla nas inspiracją do obrony naszego narodu. No i witam króla Podhala. Nic więcej nie dodam. Mam nadzieję, że nas rozbawi trochę, tak jak nas rozbawił w Kielcach. Witam też bardzo serdecznie Rafała Mosakowskiego z Centrum Edukacyjnego Polska oraz Kamila Klimczaka z Chrobrego Szlaku, znanych większości tu zgromadzonych z ich patriotycznego dzieła. Jest również z nami pan Adam Kania z Fundacji Polskie Veto, dyrektor Norymbergi 2.0. Jego też nie trzeba przedstawiać. Znany dobrze z wielu interwencji w obronie naszych rodaków. Witam moich przyjaciół, Asię Reczyńską i mecenasa Michała Molendę, którzy zawsze wspierają mnie dobrym duchem i dobrą radą. Witam współorganizatorów naszego spotkania z Ruchu 16 Postulatów, koordynatorów Adama Harańczyka i Olafa Folkenia. Naszą niezastąpioną kierowniczkę krakowskiego biura ruchu, panią Małgorzatę Bednarską. Oraz panią Enę Zychowicz, która witała państwa przed wejściem. Witam również innych członków ruchu oraz wszystkich gości przybyłych na inaugurację krakowskiego Klubu Myśli Polskiej. A teraz krótkie ogłoszenia odnośnie spraw porządkowych. Do nabycia są książki i ewentualne wsparcie finansowe dla naszego klubu przy tym stoliku, a książki Rafała są tam po lewej stronie. Zachęcam do kupna, szczególnie do tej pozycji, która jest mi droga, mianowicie Bolesław Piasecki, odwodza RN Falanga do przewodniczącego PAKS.
To jest pozycja z konferencji, którą Rafał zorganizował. Naszych gości proszę o 20-minutowe wprowadzenie do dyskusji, po czym 15 minut przerwy i oddamy Państwu głos, bo dla mnie to jest równie ważne jak to, co oni powiedzą, nasi czcigodni zaproszeni goście. I rozpoczniemy debatę. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć przez maksimum 3 minuty, może do następnej rundy jeszcze, aż odezwie się dzwonek z przypomnieniem. A więc do dzieła. Klub Myśli Polskiej w Krakowie uważam za powołany do życia. A teraz proszę pana Jana Engelgarda o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w ciągu 20 minut, może 15, chciałbym przedstawić po pierwsze, skąd wywodzi się nasze środowisko, to znaczy Tygodnik Myśl Polska. I jakie są nasze obecne zadania, jak je widzimy. I tutaj kolega Zygmunt Maria Przetakiewicz, z którym łączy mnie może nie tyle znajomość poprzednia, ale ponieważ to jest syn Zygmunta Przetakiewicza, seniora, działacza falangi jeszcze przed wojną, z którym ja byłem blisko zaprzyjaźniony, no i tak jest spadkobiercą tej przyjaźni, też się nazywa Zygmunt Przetakiewicz, co prawda junior, prawda? No ale mogę powiedzieć, że moja znajomość ze Zygmuntem Przetakiewiczem, seniorem, była bardzo bliska. I jak tak patrzę na aktywność kolegi juniora, to mi się przypomina właśnie ten Zygmunt Przetakiewicz, że też był bardzo dynamiczny. Niektórzy mówili, że za bardzo dynamiczny czasem, no ale w słusznej sprawie. Natomiast proszę Państwa, kluby Myśli Polskiej powstają w zasadzie spontanicznie. Tutaj kolega Przetakiewicz powiedział, że my jakoś jesteśmy inspiratorami. My żeśmy uruchomili pierwsze kluby, natomiast potem ludzie sami się zgłaszają. Czyli istnieje potrzeba wymiany poglądów na żywo, bo wiemy, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy można przy pomocy internetu, ale okazuje się, że jest potrzeba spotkań bezpośrednich i dlatego ta inicjatywa rozwija się dosyć dynamicznie. Skąd, proszę Państwa, Myśl Polska, jakie ma tradycje? Jak Państwo wiedzą, czytelnicy to oczywiście znają, pismo powstało w roku 1941, w czasie II wojny światowej. Była to inicjatywa działaczy Stronnictwa Narodowego, które wówczas oczywiście działało na emigracji w Wielkiej Brytanii. I pierwszy numer ukazał się 20 marca 1941 roku. Weźmy pod uwagę, jaka wówczas była sytuacja. No, wojna i nie wiadomo było, jaki będzie jej przebieg. I pismo istnieje nieprzerwanie przez 82 lata. W czasie tej emigracyjnej części do roku 1992 pismo parę razy przeżywało też jakby kłopoty, ale miało kłopoty z cenzurą brytyjską. W 1945 roku na przykład, tylko że cenzura brytyjska polegała na tym, że nie przydzielono papieru. Chodziło oczywiście o cenę wtedy Jałty i zakończenia II wojny światowej, a ponieważ polityka brytyjska no miała swoje priorytety, tak to nazwijmy, uznano, że gazeta powinna zamilknąć. Ale to trwało tylko pół roku, potem znowu zaczęła się ukazywać z różną częstotliwością. Dzisiaj, jak wiemy, no jakby historia zatoczyła koło i też jesteśmy, no nazwijmy, niemile widziani w niektórych kręgach, ale widocznie taki jest los Myśli Polskiej, dlatego że od samego początku pismo miało charakter z jednej strony trybuny czy organu Stronnictwa Narodowego w dobrym tego słowa znaczeniu, ale z drugiej strony pewne platformy wymiany poglądów różnych ludzi i środowisk. Wiemy, że emigracja polityczna w okresie II wojny światowej, po II wojnie światowej była bardzo zróżnicowana, było to środowisko skłócone, ale na łamach myśli mogli się wypowiadać wówczas ludzie z różnych obozów. I my do tego nawiązujemy, stąd też w ostatnim okresie Myśl Polska stała się gazetą czy tygodnikiem otwartym na różne środowiska. To znaczy, moglibyśmy zrobić z tego biuletyn, nie wiem, Ruchu Narodowego.
tego oczywiście nie z dużej litery, tylko Ruchu Narodowego, tego ponad stuletniego, ale proszę Państwa, wtedy byśmy zawęzili oddziaływanie nasze no, dosyć poważnie, więc myślę, że ta formuła otwarta w jaki sposób się sprawdziła, co świadczy o tym zwiększenie zainteresowania pismem na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech lat, a szczególnie teraz, po wybuchu wojny na Ukrainie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o historię pisma, to bym wymienił tutaj oczywiście kilka nazwisk takich sztandarowych. Pierwszym redaktorem naczelnym był Emil Marian Rojek, postać może mało znana, w środowisku emigracyjnym był znany. Potem był Tadeusz Bielecki, czyli prezes Stronnictwa Narodowego. Po nim był Wojciech Wasiutyński, znany działacz ze Stanów Zjednoczonych, notabene przyjaciel Zygmunta Przetakiewicza seniora, ten Wojciech Wasiutyński. Także tutaj się widzimy, natykamy na ludzi, którzy różne znajomości mieli z kolegą Przetakiewiczem. Potem bardzo długo był Antoni Dargas, którego ja już znałem. Antoni Dargas był 28 lat chyba redaktorem naczelnym. Poznałem go w Londynie w 1989 roku, starszy pan, Kaszub, a więc taka trochę formacja wielkopolsko-pomorska. I on też był zwolennikiem otwarcia gazety na inne środowiska. Na przykład Antoni Dargas przywrócił na łamy myśli polskiej Jędrzeja Giertycha, który jak wiadomo miał różne okresy w swoim życiu konfliktu ze Stronnictwem Narodowym, uwaga, na tle oceny polityki wobec Stanów Zjednoczonych. To nieraz to ciągle wraca, proszę Państwa, ta historia. Mianowicie Jędrzej Giertych zakwestionował podporządkowanie polityki emigracyjnej interesom Stanów Zjednoczonych. I wyleciał ze stronnictwa. Ale potem Dargas jakby uznał, że on częściowo, czy nawet nie częściowo ma rację i go przywrócił. Jędrzej Giertych wrócił na łamę myśli polskiej, nie wracając do stronnictwa jako już członek szeregowy, prawda? Więc to jest. No i po Dargasie to już był schyłek, proszę Państwa, kiedy już następował przełom w Polsce i myślano o przeniesieniu już tytułu do Polski. To był rok 90-91 i od roku 93 Myśl Polska ukazuje się w kraju. I tutaj mogę powiedzieć w ten sposób, Państwa, to jest 93 rok, czyli mamy 30-lecie ukazywania się pisma w Polsce, tutaj w kraju. Ktoś może powiedzieć, że to jakieś niszowe pismo i tak dalej, ale chciałem zauważyć, że różne inicjatywy, które na początku lat 90. miały miejsce, już dawno zniknęły z powierzchni ziemi. Nam zarzucano, że dostaliśmy jakieś dotacje z Londynu, bo oni tam wszystko sprzedali i tak dalej, że to zostało zmarnowane. No ale pismo się ukazuje. Ja przypomnę jeden fakt. Wojciech Wasiutyński, który był zwolennikiem ZHN-u, wspomógł sumą 150 tysięcy dolarów wydawanie tygodnika Młoda Polska. Niektórzy z Państwa pamiętają takie pismo. Kierowane przez Wiesława Walędziaka i tą grupę, nazwijmy Gdańską. Ono się ukazywało, uwaga, 10 miesięcy i zniknęło. My wychodzimy 30 lat i nieprzerwanie. Ja jestem redaktorem naczelnym od 97 roku, czyli... 26 lat będzie. Tak, jeszcze mam trochę do rekordu Antoniego Dargasa, ale już niedaleko. Natomiast pierwszym redaktorem był kolega Bogusław Kowalski w latach 93-97. Proszę Państwa, czy gazeta miała oczywiście różne okresy. W latach 90. było łatwiej wydawać, bo jeszcze wtedy ludzie czytali. Nieraz niektóre numery to mieliśmy sprzedaż tam na poziomie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy i od tego czasu, od lat 2000 to jest utrzymanie pisma papierowego nie jest sprawą prostą. Dlaczego nam się to udało? No mogę powiedzieć tak, z jednej strony to, że nie ma żadnych kosztów. Znaczy my wydajemy pismo bez etatów, bez wierszówek. No płacimy za drukarnię oczywiście, skład robię ja sam. Także koszty są minimalne i dzięki temu funkcjonujemy. No taka jest rzeczywistość, natomiast oczywiście w tej chwili ciężar oddziaływania na opinię przenosi się do internetu i to Państwo widzą na stronie internetowej, która
No, jest blokowana na niektórych platformach, no ale wiemy jak to jest i czasami to jest nawet korzystne, bo ludzie mówią, o cholera, to znaczy, że ich blokują, to znaczy tam coś ciekawego jest, a zawsze można obejść to, jak się okazuje. Także z jednej strony jest to skandal oczywiście, bo to jest bezprawne, ale z drugiej strony jakby to nam specjalnie nie zaszkodziło. Jakie w tej chwili stawiamy sobie cele? Oczywiście musimy być wierni, proszę Państwa, tradycji pisma. Czyli to jest myśl polityczna obozu narodowego, najszerzej powiedziawszy. Ale obóz narodowy miał w swojej historii różne okresy i można z niego wyciągać no, różne tradycje. My nawiązujemy do tradycji polityki realnej, czyli to, co w myśli Dmowskiego uważamy za ponadczasowe. To znaczy analiza geopolityczna, interes narodowy, odejście od polityki romantycznej. To jest to, co Dmowski zostawił. To, co było cenione również przez jego przeciwników, bo nie wszyscy się zgadzali z niektórymi ideologicznymi tezami, które obóz narodowy głosił w różnych okresach, ale z tego nikt nie kwestionuje. Tej podstawowej jakby zdobyczy myśli narodowej, czyli polityka realna. Dzisiaj realna to znaczy polityka, nie wiem, powielająca propagandę rosyjską i tak dalej, ale coś takiego jak polityka realna, realizm polityczny jest trwałym dorobkiem polskiej myśli politycznej i z tego nie powinniśmy odchodzić ani się wstydzić tego. W każdym kraju jest taki nurt. Dzisiaj naszym zdaniem Węgry są klasycznym przykładem realizowania polityki realnej, co jest, proszę Państwa, przykładem, że nie ma rzeczy, których nie można odwrócić. Przypomnę, Węgry przez całe swoje nowożytne dzieje były państwem zorientowanym antyrosyjsko, ponieważ były, nazwijmy, w obozie niemieckim. Austro-Węgry i tak dalej. W dwóch wojnach światowych byli po dwóch stronach innych niż my. My w pierwszej wojnie i w drugiej byliśmy po przeciwnej stronie niż Węgry. Węgry wydawały się krajem, który będzie miał kompleks antyrosyjski, no właściwie do końca. I okazało się, że nie. Że to nie jest coś trwałego. To, co nam się wmawia, że my mamy w genach, we krwi jakby rusofobię. To jest nieprawda. I dlatego dzisiaj Budapeszt jest dla nas punktem, no nie tyle odniesienia, bo mamy swoje przemyślenia, ale jakimś przykładem pozytywnym, a dzisiaj wiemy, jak polityka węgierska jest w Polsce oceniana zarówno przez lewicę i prawicę, jako coś nie do przyjęcia. Stąd też uważamy, że to, co realizujemy, czy tą politykę realną i otwarcie na inne środowiska niezwiązane z tradycją obozu narodowego i tutaj powiem w ten sposób, bo niektórzy nam mówią, a po co tych lewicowców dopuszczacie? Ale ja chciałem zauważyć, znaczy na łamy, że w okresie, kiedy naczelnym był Tadeusz Bielecki, a potem Antoni Dargas, to socjaliści gościli na łamach myśli. Myślę tutaj przede wszystkim o małżeństwie Ciołkoszów, Lidia Ciołkoszowa, Adam Ciołkosz, to byli, ideologicznie byli daleko od obozu narodowego. A mieli zawsze otwarte łamy myśli polskiej. Tylko oni reprezentowali tam swój punkt widzenia. To nie znaczy, że myśl polska zatraciła jakiś swój charakter narodowy. Czyli mamy tutaj tą tradycję. Poza tym nie ukrywam, że tutaj dla nas pewnym wzorcem jest również polityka, którą prowadził Bolesław Piasecki po 1945 roku, czyli Stowarzyszenie PAKS jako formuła otwarta, będąc organizacją założoną przez jednoznacznie ludzi z obozu narodowego, nawet skrajnego, czyli falangi, była platformą dyskusji i porozumienia różnych środowisk, również lewicowych. To przyje do pewnych granic. I dzisiaj na przykład pani profesor Szyszkowska, dlaczego ona u nas pisze? No bo ona była blisko związana z PAKS-em. PAKS jej umożliwiał wydawanie pism filozoficznych, które nawet marksiści nie chcieli wydawać. No i taki sentyment ją trochę do nas przywiózł, ale również i potrzeba, bo okazuje się, że te pole manewru dla ludzi myślących się zawęża. Niektórzy nie są dopuszczani do mediów głównego nurtu. Na przykład jak to jest możliwe, proszę Państwa, żeby takie postacie, jak nieżyjący już profesor Andrzej Walicki, którego tutaj kolega Piskorski znał, ale który uważał, że my jesteśmy dla niego no, nieomal takim no, wzorcem, i profesor Łagowski z Krakowa, nie mają dostępu do mediów mainstreamowych. Ludzie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, nie są w Polsce, nie istnieją.
W mediach mainstreamowych hulają różni amatorzy, pseudoamatorzy i tak dalej, natomiast ludzie tego pokroju są u nas zepchnięci na margines. My staramy się tym ludziom dać możliwość wypowiedzenia się, co uważa się za skandal i tak dalej, co świadczy tylko w jakich czasach przyszło nam żyć. I myślę, że ta nasza misja, która jest zgodna w naszym przekonaniu z dobrze pojętym interesem narodowym. Bo przecież nie robimy tego po to, żeby, nie wiem, przypodobać się komuś i tak dalej, wręcz przeciwnie, jest słuszna. O czym świadczy zarówno zainteresowanie samą gazetą, jak i obecność, między innymi tak liczna państwa na Klubie Myśli Polskiej w Krakowie, który nie jest terenem dosyć, kolego Przetakiewicz, korzystnym dla obozu narodowego, tu zawsze Endecja miała kłopoty. Miała kłopoty już za Dmowskiego, aczkolwiek muszę przyznać, że w Krakowie Dmowski działał no, prawie 10 lat i tutaj rozwinął skrzydła ideologiczne i zawsze z sentymentem wspominał, że to był najpiękniejszy okres w dziejach obozu narodowego, bo w Galicji się wykuła cała myśl narodowa. We Lwowie, a potem w Krakowie. I profesor Andrzej Romanowski, który jest przecież po drugiej stronie barykady, napisał kiedyś taki artykuł, że Kraków niesłusznie jest kojarzony z Piłsudskim do końca, prawda, że rola Dmowskiego dla Krakowa jest znacznie większa. Tutaj działał, proszę Państwa, na groblach salon polityczny i literacki, gdzie Dmowski bywał w każdy czwartek, gdzie przychodzili Wyspiański, Mehofer i same tuzy intelektualne Krakowa i to dzisiaj zapomniano. Dzisiaj Kraków się kojarzy z oleandrami i wymarszem pierwszej kadrowej. To nie znaczy, żeby to wykreślać z historii, bo przecież i wśród tych, no nazwijmy, strzelców byli też endecy, tak jak Janusz Ajtis i tak dalej. Ale nie zapominajmy, że Kraków to również było centrum myśli narodowej. Tutaj przecież z Krakowa jest profesor Felix Koneczny oraz profesor Władysław Konopczyński. Wybitny historyk, ale również polityk. Czyli mamy tutaj mandat taki historyczny, żeby tutaj w Krakowie również zaistnieć. I mam nadzieję, że inicjatywa, którą podjął kolega Przetakiewicz, który zdaje się nie jest z Krakowa, jest z Warszawy. Dlaczego tutaj jest? Będzie tutaj takim nie tylko pomysłodawcą, ale również liderem Klubu Myśli Polskiej, a my będziemy tylko go wspierać. To tyle tytułem, proszę Państwa, wstępu ideologiczno-politycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Mateuszu, prosimy bardzo. Dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję wszystkim przybyłym, bo naprawdę buduję. Dziękuję organizatorowi, organizatorom, ale to, że tylu z Państwa w takim momencie, w takich czasach, w takich momentach, kiedy boimy się, bo boimy się, każdy z nas boi się o różne rzeczy, kiedy zastanawiamy się, czy uczestnictwo w takich spotkaniach jest jeszcze bezpieczne, czy jest tą czerwoną linią, za którą znaleźć się nie powinniśmy, Państwo tu przybyliście. Redaktor Engelgard przedstawił znakomity wstęp dotyczący myśli polskiej. Mnie się wydaje, i chciałem zagaić właściwie dyskusję, bo jak powiedział kolega Przetakiewicz, ta dyskusja jest najcenniejsza, jak już w takim gronie bezpośrednim, nie facebookowym, nie internetowym, ale bezpośrednim się spotykamy, tradycyjnie. Otóż ja bym chciał powiedzieć, że w tych momentach jakiekolwiek przeszłe podziały, podziały na lewicę, prawicę, podziały środowiskowe, w takich momentach jak ten, powinny w moim przekonaniu stracić na znaczeniu. I w tak szerokim gronie ludzi z różnych środowisk politycznych, ideowych, światopoglądowych, różnych grup społecznych, powinniśmy dyskutować jak najczęściej, aby stworzyć coś, co ja nazywam kontrsystemem. Kontrsystemem, czyli prawdziwą ostoją demokracji w tym coraz mniej demokratycznym świecie. Prawdziwą ostoją wolności słowa w świecie, gdzie ta wolność słowa właściwie instytucjonalnie zanikła, czy została zduszona. Dlaczego moment jest w moim przekonaniu wyjątkowy? Moment jest wyjątkowy, dlatego że natężeniu uległy pewne procesy, które wskazują na to, że pędzi na nas czterech jeźdźców apokalipsy. Pamiętacie Państwo
głód, zaraza, wojna, śmierć. Wojnę mamy, ta wojna wynika z pewnych realiów geopolitycznych, choć myśmy jej nie przewidzieli w redakcji, a przynajmniej większość z nas. Uważaliśmy, że konflikt za naszą południowo-wschodnią granicą można rozstrzygnąć w sposób inny, w sposób pokojowy i że powinno się go rozstrzygnąć w sposób pokojowy, polityczny, metapolityczny, cywilizacyjny. No ale niestety już do niej doszło. Doszło do niej dlatego, że jak też przestrzegaliśmy, doprowadziły do tego swoją konsekwentną polityką i konsekwentnymi działaniami pewne kręgi świata anglosaskiego, nie cały świat anglosaski, nie krzywdźmy. Pewne kręgi, nazwijmy je neokonserwatywnymi, nazwijmy je strausistowskimi, niektórzy takiego pojęcia używają, kręgi symbolizowane przez takie pojęcie jak deep government czy deep state w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ktoś powie, że to konspirologia, że to teoria spiskowa. Jaki deep state? Przecież jest Biden, demokracja, wybory. No nie, to jest zjawisko politologiczne. My teraz się nie poruszamy w obrębie teorii spiskowej. Ale wybitni politologowie, amerykańscy, podkreślam, o deep state piszą mniej więcej od lat 60., czyli od wojny w Wietnamie. Jako o pewnym splocie interesów, jako o pewnych grupach, które w sposób realny czasami się pokazują publicznie, czasami nie, ale podejmują kluczowe decyzje. I to ta pierwsza tragedia, ta wojna, ta geopolityka, konsekwentna geopolityka w realistycznych kategoriach, pięknie chyba interpretowana przez profesora Johna Mersheimera, znów Amerykanina, który znakomicie nam opisuje, no mało jest jego publikacji w Polsce i w języku polskim, może w Myśli Polskiej postaramy się to nadrobić, ale który znakomicie opisuje, dlaczego do tego, co dzisiaj się dzieje, do tej tragedii, dojść musiało. Jakie kolejne kroki tego deep state, deep government, do tego wszystkiego doprowadziły. Dlaczego poruszamy się po drabinie eskalacji. Wchodzimy coraz wyżej na tą drabinę eskalacji. Nikt nie zamierza się zatrzymywać. Kolejne decyzje, których nawet w ostatnich dniach byliśmy świadkami, świadczą o tym, że to jądro tak zwanego Zachodu, czy tak zwanego, zawsze mówię w cudzysłowie, wolnego świata, to jądro nastawione jest na konfrontację ostateczną. Tu czasami posługuję się teorią gier, nie wiem, co Państwo na ten temat sądzicie, ale uważam, że istnieje kilka różnych scenariuszy rozwiązania każdego konfliktu. Czy to będzie konflikt biznesowy, czy to będzie konflikt towarzyski, środowiskowy, czy to będzie konflikt między państwami, nie ma to znaczenia. Pierwsza to jest ta chińska zasada win-win. Czyli siadamy do stołu, negocjujemy, każdy wstaje od tego stołu z przekonaniem, że coś uzyskał. A powiedzmy, jakaś forma kompromisowego rozwiązania, zadowalająca w pewnym stopniu dla wszystkich stron. Drugi scenariusz to jest scenariusz gry o sumie zerowej. Bardzo popularny do tej pory na Zachodzie. Siadamy po to, żeby wyłonić zwycięzcę negocjacji, sporu, konfliktu. Jedna strona jest zwycięska, a jedna ma plus jeden, druga ma minus jeden. Wychodzi zero, dlatego gra o sumie zerowej, bo tylko jedna ze stron zwyciężyła. Ale my nie mamy do czynienia w moim przekonaniu ani z jedną, ani z drugą sytuacją. My mamy do czynienia z sytuacją gry, w której stawką jest minus jeden, czyli strata dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że pewne kręgi kreujące politykę, kreujące geopolitykę owego jądra anglosaskiego, o którym mówiłem, świata zachodniego, wiedzą doskonale, że czas hegemonii we wszystkich obszarach, hegemonii amerykańskiej czy anglosaskiej, dobiega końca. One sobie z tego zdają sprawę, to nie są głupi ludzie. Ale wychodzą z założenia, że skoro oni hegemonem już nie będą, to należy, upadając, pociągnąć za sobą pół świata, a najlepiej cały świat, w dół, w przepaść, w otchłań wojny. I dlatego sytuacja jest niebezpieczna, dlatego na drabinie eskalacji jesteśmy już dziś tak wysoko. Nie odnoszę się do
wypowiedzi niektórych polskich urzędników czy polityków, bo chyba nie ma czego komentować, szkoda czasu, prawda? W tym kontekście, o którym mówię. Czterech jeźdźców. Drugi jeździec związany z tym pierwszym to oczywiście głód, czyli geoekonomia, czy ekonomia inaczej. Tu też nie muszę nikogo przekonywać, z czym się stykamy przez ostatnie kilka lat, bo preludium było wcześniej w okresie lockdownów, w okresie tego, jak zamykano naszą gospodarkę. Ale dzisiaj musimy sobie powiedzieć otwarcie i szczerze, że dokonujemy jako Europa, jako pierwsi na tym świecie, geoekonomicznego samobójstwa. I o tym mówią otwarcie kręgi, nie musimy ich lubić, przemysłowe, na przykład z Niemiec, z tej fabryki Europy, od której my zależymy. Że w sensie geoekonomicznym wysadzenie Nord Stream, czy to zrobili ukraińscy partyzanci, jak ostatnio słyszeliśmy, na jachcie. Fajne. Może niedługo usłyszymy wersję, że wędkarze. No? Czy to zrobili, jak napisał wybitny amerykański dziennikarz Seymour Hersh, Marines, czy specjalne siły w ramach marynarki wojennej amerykańskiej wespół z Norwegami. Nie ma to znaczenia. To był zamach na Europę kontynentalną. A Polska, czy się komuś podoba z klasy politycznej naszej, czy nie, znajduje się pośrodku tej kontynentalnej Europy. Nie da się inaczej. Nie przenieśli nas gdzieś na Atlantyk. Nie jesteśmy nawet Puerto Rico. Chociaż niektórzy chyba by chcieli i marzyli o tym. To jest głód, czyli wymiar geoekonomiczny. Kolejne egzystencjalne zagrożenie z punktu widzenia naszego narodu. No i jeszcze dwóch jeźdźców. Prawda? Jeździec, którego ja bym określił mianem śmierci dotychczasowego ustroju, ustrojowa śmierć, instytucjonalna śmierć. Przez wiele, wiele lat, proszę Państwa, przekonywano nas, część ze zgromadzonych pamięta lata 90., ja też jeszcze jakoś tak trochę pamiętam, jak nas przekonywano do tego, że wolność słowa, że pewne podstawowe reguły demokratyczne, czy konstytucja później, tak, pani doktor Macie, czy konstytucja, nie tak dawno nas przekonywano o jej wartości, mają wartość bezwzględną. Dzisiaj się okazuje, że nie. I to nie tylko w Polsce, to jest zjawisko dużo szersze, w Polsce może szczególnie odczuwane, to o czym mówił kolega redaktor naczelny, no cóż, to nie jest złamanie prawa czy obejście prawa, tylko obecnie w majestacie prawa, posługując się jakimś tam artykułem ustawy prawo telekomunikacyjne, zapomniane ustawy z 2004 roku, służby specjalne bez trybu odwoławczego blokują Państwu dostęp do stron internetowych. To jest zmiana ustrojowa, to jest zmiana w podejściu klasy politycznej do państwa. To jest plunięcie każdemu obywatelowi naszego kraju w twarz. Bo to jest stwierdzenie, że nie, ja ci przepraszam za słowo gówniarzu, powiem co wolno ci czytać, czego nie. Jakie programy możesz oglądać, jakich nie możesz. To już nie państwo wybierać. Wybierają za nas. I szczycą się wręcz tym. Teraz słyszymy takiego niewydarzonego, ja nawet nie wiem jak to określić, nie jest politologiem, niby jest urzędnikiem, Stanisława Żaryna, który opowiada o tym, że nam będą wprowadzać jakieś przepisy walki z dezinformacją. Walki z dezinformacją. Ale to Żaryn i towarzysze określać będą, co jest dezinformacją. Co jest bezpieczne. Z punktu widzenia Państwa umysłu, prawda? Chodzi o kontrolę nad Waszymi umysłami. Oczywiście. Więc, proszę Państwa, oni uznają, że bezpieczne będą wiadomości o tym, jak to gołębie pocztowe zniszczyły rosyjski myśliwiec nad niebem Ukrainy. Będą uznawali, że babuszka właśnie słynna tak wytruła pułk armii rosyjskiej. To jest prawda, tak. Reszta to jest dezinformacja według mnie. I w moim przekonaniu oni to zrobią, proszę Państwa. Oni to zrobią, dlaczego? Dlatego, że jest przyzwolenie. Dlatego, że jest przyzwolenie, dlatego, że po wprowadzaniu określonych regulacji i przepisów ludzie w Polsce
o dziwo, nie wychodzą na ulicę. Mnie to zastanawia, szczerze powiedziawszy, bo z drugiej strony mamy sondaże Warsaw Enterprise Institute, amerykańskiego, finansowanego przez Amerykanów. I duża część naszego społeczeństwa jest coraz bardziej świadoma, to buduje, ale nie jest na tyle świadoma, żeby nie bać się powiedzieć swojemu sąsiadowi, że jest się świadomym i odkryć, że ten sąsiad za ścianą też jest świadomy i zrobić coś razem. Na tym polega nasz problem. My w czterech ścianach, przed monitorem, wydaje nam się, że mamy wtedy chwile, w których nikt nas nie widzi, to mylne przekonanie oczywiście, ale tak się nam zdaje. Wieczorem przed komputerem piszemy prawdę, bo wiemy, o co chodzi w tym wszystkim, bo rozumiemy niektóre mechanizmy. Ale nie wyjdziemy na ulicę z tym sąsiadem, bo boimy się mu nawet powiedzieć o tym, że myślimy tak, jak myślimy. On boi powiedzieć się nam o tym samym. Na tym polega nasz ogromny problem i przechodzą do czwartego jeźdźca apokalipsy. Tym czwartym będzie sfera kultury, sfera etyki również. Ja to określam mianem, bo niech to będzie zaraza, to nie jest zaraza. Jakaś zaraza, która się wdała nie tylko w nasze umysły, ale w tą sferę etyczną wielu, wielu z nas. Nie tych tutaj zgromadzonych, rzecz jasna. Otóż ja znów przypominam sobie te lata 90., kiedy uczono nas, i to nawet w programach, jestem wykładowcą akademickim, więc mamy tam postawy społeczne od jakiegoś czasu, system boloński wprowadził, że mamy również kształtować postawy społeczne, prawda? Te postawy społeczne, czy kompetencje społeczne, zawierają również tolerancję, szacunek wobec innej osoby, właśnie osoby ludzkiej. Czyli fundamenty wartości humanistycznych, tak, w klasycznym rozumieniu. Fundament, elementarnym rozumieniu. A tymczasem, proszę Państwa, najpierw część ludzi, którzy byli sceptyczni wobec szczepień przeciwko koronawirusowi, zaczęto traktować jako osoby trendowate, osoby niegodne. A teraz osoby określonej narodowości, przez sam fakt, że są określonej narodowości, mają określone obywatelstwo, plus osoby, które domagają się dla nich elementarnego ludzkiego szacunku, traktuje się jak? Traktuje się tak, jak kiedyś nasi zachodni sąsiedzi traktowali tych, których zwali Untermensch. Otóż to w takich salach dla nich, proszę Państwa, to już nie tylko o nuce, my za chwilę będziemy owymi Untermenschen. Dlatego, że oni myślą w sensie etycznym w takich kategoriach, oni dehumanizują każdego, kto ośmieli się podważać dogmaty i myśleć inaczej. Oni przejdą do nie tylko kryminalizowania, penalizowania, ale być może i do stalinowskiej praktyki stwierdzania o tym, że ci Untermenschen to powinni wylądować w szpitalach psychiatrycznych, przechodzić przymusowe leczenie. Tak? Ja oczywiście mówię o jakiejś wizji czysto orwellowskiej, ale cóż, no to co jeszcze nam się wydawało rok temu orwellowskie, niemożliwe do zrealizowania, dzieje się na naszych oczach. Więc trudno się dziwić, jeśli to wszystko będzie szło dalej w tym właśnie kierunku. Z czego to wynika? Z zaniku fundamentalnych elementów kultury i etyki w społeczeństwie czy w społeczeństwach. Z przekonania, że my możemy bez żadnych konsekwencji kogoś zdehumanizować czy odhumanizować, odebrać mu przymioty człowieka, w tym ten przymiot, jakim jest godność przysługujący osobie ludzkiej. I to jest uznawane za coś naturalnego. I Hun Weibini, walki o godność człowieka, nie tak dawno jeszcze, dzisiaj są pierwszymi, którzy mówią, że trzeba kogoś prześladować z uwagi na jego narodowość, poglądy, przekonania w różnych ważnych dla nich dzisiaj kwestii. Czterech jeźdźców apokalipsy pędzi. A my, przynajmniej nasze władze, klasa polityczna, zdaje się przyjmować ich z otwartymi ramionami. Do czego to wszystko może doprowadzić, nie muszę mówić, bo wszyscy tu zebrani są tego znakomicie świadomi. Dowodem na to jest obecność Państwa tutaj tak liczna. Ale na koniec chciałbym tylko jeszcze powiedzieć o tym, że w tych właśnie warunkach kontrsystem różnorodny, mieniący się różnymi barwami, kontrsystem, który w pewnym sensie spotyka się również na łamach myśli polskiej dzięki postawie redaktora Engelgarda,
dzięki tej otwartości, o której tutaj mówił, jest tak naprawdę, trochę się role poodwracały, jest tak naprawdę ostoją owej prawdziwej debaty publicznej, owej prawdziwej demokracji, owej prawdziwej wolności słowa, której nie ma już gdzie indziej, której nie ma w głównym nurcie, w głównym ścieku, jakkolwiek tego Państwo nie nazwiecie, tam jej szukać już próżno. Faktycznie, czy profesor Walicki, czy najbardziej renomowane nazwisko, no my nie musimy długo szukać. Dlaczego na przykład w mediach publicznych pani profesor Raźny, czy media głównego nurtu się nie wypowiada na tematy, o których ma znakomite pojęcie, czyli choćby tematy związane z kulturą, cywilizacją na wschód od naszych granic. Dlaczego pani doktor Kulińska nie wypowiada się w TVN, TVP, w Polsacie na tematy związane z rzezią, ze zbrodnią ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej? Możemy takich pytań setki zadawać. O wybitnych, zasłużonych ludzi polskiej nauki, ludzi polskiej kultury, którzy wypowiadać mogą się właśnie tylko na łamach Myśli Polskiej, kilku niezależnych kanałów internetowych, jeszcze tych, których jeszcze nie zamknięto, prawda? Bo niektóre zamykają, zresztą tu Rafał Mosakowski może odpowiedzieć, jak często zamykają jego kanał, prawda? Rekodzista chyba pod tym względem na YouTubie. No tak czy inaczej, my tworzymy ów kontrsystem w moim przekonaniu, również ten medialny. Nie chodzi o formowanie jednolitego światopoglądu na każdą sprawę, wręcz przeciwnie. Sądzę, że na takich spotkaniach jak to, i pewnie będzie to ogromny kapitał Klubu Myśli Polskiej, będzie mogła się odbywać nieskrępowana przez nikogo debata, debata racjonalna, debata opierająca się o wymianę argumentów, debata umożliwiająca to, żeby nawzajem siebie do czegoś przekonywać. Przychodząc do Klubu Myśli Polskiej, trzeba od razu zakładać, że być może zmienimy nasz pogląd na coś. Bo tu spotykają się tacy ludzie, którzy nie będą nas obrzucali inwektywami, jak to dzieje się w przestrzeni publicznej głównego nurtu, tylko będą próbowali nas do czegoś w sposób racjonalny, uargumentowany przekonać. I dlatego uważam, patrząc na tą pełną salę, że Kraków będzie jednym z tych miejsc, gdzie ta debata w ramach owego kontrsystemu, do którego tworzenia jesteśmy zmuszeni w istocie, będzie jedną z najbardziej żywych i tego życzę wszystkim uczestnikom i gościom Klubu Myśli Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu Maciejowi. I zrealizujemy pana Maciejowi. Trzymamy kciuki. Pani doktor Lucyna Kulińska. Zapraszam. Witam Państwa. Ja prawdę mówiąc to nawet bez mikrofonu, tylko mikrofon zdaje się, że jest potrzebny, dla osób, które tutaj nagrywają. Zastanawiam się nad tym, o czym Państwu tutaj powiedzieć. Za każdym razem staram się, żeby mówić o czymś innym, ponieważ uważam, że najważniejszą rzeczą jest edukacja. Edukacja. Jesteśmy w tej chwili odcinani od wiedzy, zarówno o przeszłości, bo wiemy, że tam kiedy będziemy, no słynne motto, prawda, orwellowskie, kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość, prawda? Jeżeli dzisiaj Polaków zmusza się do tego, żeby zapomnieli o wszystkich swoich doświadczeniach, bo znowu mają kogoś kochać, a przecież to nie o to tutaj biega, żeby kogoś kochać, tylko żeby kochać swój naród, żeby kochać swoich rodaków, prawda? A to już kolejnym ekipom rządzącym w Polsce wychodzi bardzo kiepsko. Musimy sobie zadać pytanie, coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że prowadzeni jesteśmy na manowce, ale wiedzę ma mało. Nie wiemy, dlaczego tak wokół nas się dzieje i też pytanie tutaj padło, dlaczego Polacy nie wychodzą na ulicę. Otóż, co Państwu powiedzieć, w tej chwili, kiedy my tutaj siedzimy, płoną ulice francuskich miast. Płoną. Kraj, który egalité, fraternité, wszystkie te ideały rewolucji miał na sztandarach, w tej chwili przekonuje się boleśnie o tym, że już nie ma demokracji, że demokracja nie istnieje. Rozpoczęło się od tego, że nad ustawą emerytalną miał głosować parlament, wiemy, że wcześniej zatwierdził to Senat, ale rząd użył kruczka, który pozwolił odwołać głosowanie. Wtedy ludzie wyszli na ulicę. Dzisiaj
dowiadują się, bo to jest wiadomość dzisiaj, że rząd przygotowuje już takie ustawę czy rozporządzenie, które zakaże strajków we Francji. Proszę Państwa, widzimy, że demokracja zaczyna być już tylko i wyłącznie jakąś melodią przyszłości. Widząc bezskuteczność, a przecież wiemy, że Francuzi to są ludzie, którzy mają o wiele większe zasoby niż Polacy. Pytamy, dlaczego Polacy nie idą na ulicę? No bo widzą, kto w tej chwili znajdzie się na indeksie, traci pracę, może mieć rozliczne kłopoty z aresztowaniem. Mamy tutaj w Polsce funkcjonujące całe zespoły wrogów naszych, które nas podają do prokuratur. Tam zarządza się, zasądza się, prawda, kary, grzywny, które rujnują bardzo wielu ludzi. To nie są pojedyncze przypadki, to są setki, tysiące przypadków w Polsce. To samo dotyczy jakichś prób przekazów medialnych pozasystemowych, które, jak wiemy, też ludzie przecież inwestowali w różnego rodzaju telewizje, w różnego rodzaju gazety. W tej chwili wystarczy jakaś zamknięcie, prawda, odcięcie do monetyzacji działań, odcięcie od YouTube'a i ci ludzie każdego dnia tracą, muszą żebrać, prawda. My mamy, mówię, o wiele mniej niż Niemcy czy Francuzi, więc ludzie boją się po prostu wychodzić, żeby nie stracić chociaż by tego, czego się przez poprzednie lata dorobili, czy tutaj, czy włócząc się gdzieś tam po świecie i zarabiając na jakieś takie dobra, których powinni się tutaj dorobić bez problemu na własnych pensjach, a zrobić tego przez całe lata nie mogli. Otóż chciałam Państwu dzisiaj, zrobiłam przed przyjściem tutaj taki krótki research dotyczący pewnych faktów, które oczywiście nasze media głównego nurtu nie przepuszczają. Głównie dotyczyło to informacji, analiz ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, gdzie mam też znajomych, ja tutaj szczególnie Państwu polecam, bardzo ciekawego naszego rodaka, który mieszka w Chicago, nazywa się Paul Szymański. Bardzo dobre analizy, jest informatykiem, przygotowuje. Niewiele ludzi do tego dociera, pod pseudonimem Halny pisze. Patrzcie tam Państwo, znajdziecie bardzo dobre i ciekawe informacje. Otóż w jednym tutaj z tekstów, do których dotarłam, jest pewna wizja dotycząca tego, jak to się wszystko skończy, bo wiemy, że każda wojna jakoś skończyć się musi. Mimo że przybiera ona w tej chwili formy wyjątkowo ostre, wiedzą Państwo dlaczego. Każdy, kto ogląda nawet te podstawowe telewizory, wie, że rozpoczął się kryzys finansowy. Od upadku banku Silicon, prawda, bank ten w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, potem jeszcze zanim to 8 Bank Ameryki poleciał następny, ale tutaj Credit Suisse, prawda, wiemy, że coś się dzieje. To nigdy nie dzieje się bez powodu. Zaczyna brakować w systemie pieniędzy. Ta wojna okazuje się bardzo, ale to bardzo kosztowna. W związku z powyższym, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, będzie to być albo nie być. Nie zawahają się ani chwili, żeby Polaków rzucić jako ten ostatni element, prawda, może jeszcze Rumunów, może jeszcze Słowaków, Czechów, którym wsadzono, prawda, agenta CIA na prezydenta. To wszystko będą kraje, już nie mówię o krajach bałtyckich, bo to są naprawdę maleńkie, drobne kraje, które w tej chwili, no, on tylko o krok nas wyprzedzają jako podżegacze wojenni. Nawet wystąpienia tych naszych przedstawicieli świadczą o tym, że oni już jakby na to nas przygotowują. Oni są już gotowi do tego, żeby ruszyć i nas utopić. Ale zastanówmy się przez moment, jaki będzie finał. Wiemy, że w końcu do jakiegoś porozumienia dojdzie. Trzy ze strony Chińczyków, którzy tutaj działają w sposób bardzo spektakularny. To, co w przeciągu ostatnich kilku dni się dzieje, to przecieramy oczy. Chcę Państwa tutaj pocieszyć co do jednego i tutaj Pan Sebastian mnie tu na pewno w tym wesprze, że filozofia chińska mówi o tym, że nigdy nie jest tak źle, żeby to nie mogło się dźwignąć i nigdy nie jest też tak dobrze, żeby to wszystko, żebyśmy mogli być zadowoleni. I myśląc o tym w ten sposób i widząc, jak kraje arabskie,
które przedtem były wściekle przez amerykańskie służby skłócane, prawda? Jak Syria, Arabia Saudyjska, Iran nagle stają w jednym szeregu, zaczynają się spotykać, zaczynają się dogadywać. Chińczycy tamtędy będą bowiem prowadzić swoje autostrady. Miało to iść przez nasze kraje, prawda? Myśmy mieli na tym zarabiać. Polska miała być największym hubem Europy dla Chińczyków. No ale dlaczego mieliby się Polacy wzbogacić, prawda? Wystarczy, że pójdą na wycug do drugiego przyjaciela w tym wieku i już wszystko przepadnie. W każdym bądź razie tam dochodzi do porozumień. Równocześnie tutaj być albo nie być. Rzuca się najnowsze broń. Dokładnie wertując właśnie te amerykańskie gazety, znalazłam informację z 9 marca o użyciu broni hipersonicznej. Kiedyś to było, prawda, jakaś opowieści dziwnej treści, że takiej broni się używa. Okazuje się, że wtedy, kiedy był ten atak na tych przedstawicieli NATO tutaj w obwodzie lwowskim, prawda, gdzie doszło do tego, tam zginęło kilkadziesiąt osób, z czego trzeba mieć świadomość, że ci ludzie byli w bunkrze 80 metrów pod ziemią. Był to bunkier natowski. Już taką bronią zaczynamy dysponować. W tej chwili mówią o tym Brytyjczycy, że będą wysyłać broń z uranem, prawda? Nie będzie to ten pełny, prawda, pełnowartościowy, który by spowodował, ale przecież skażenie będzie. I ja się pytam, gdzie w tym czasie, kiedy oni to ogłaszają, pani nasza ukochana Greta przyjmuje nagrodę honoris causa, proszę Państwa, w Finlandii z teologii. Tak, to są takie rzeczy, takich czasów, żeśmy, proszę Państwa, dożyli, że podfruwajka, prawda, bierze honoris causa w dziedzinie teologii. Gdzie są ci, co się kleją do tych obrazów, do tych podłóg, kiedy tu jest mowa o tym, że ogromny kawał ziemi naszej zostanie skażony, bo jeżeli wpuści się nawet pociski niewielkiego zasięgu, ale z zawartością uranu, to przecież do tego dojdzie. Także jeszcze krok od tego tylko, żeby nam tutaj po prostu spuszczono jakiś większy kalibrowo, prawda, pocisk i będziemy mieć tutaj rzeczywiście jeden wielki rów przez Polskę. Ja już żyję tak długo, że ja pamiętam, jak wyglądał plan walki Układu Warszawskiego, ten prawda, sprzed przewrotu jeszcze z NATO, prawda, i z Zachodem. Mnie na wojsku opowiadano, jak czołgi z pociskami jądrowymi będą jechały po chemicznym dywanie. I to wszystko miało się na terytorium Polski rozegrać. Także to, że nas jest tutaj garstka, my musimy być jak te owczarki, proszę Państwa, tutaj siedzi koło mnie prawdziwy człowiek z Podhala, więc ja powiem, jak te owczarki, które będą ten kierdel cały owiec zaganiać do kupy i nie pozwolić im iść nad tą przepaść, w którą by wpadli. Muszą ich bronić i przed niedźwiedziami, i przed wilkami, i przede wszystkim też przed żmijami, bo w naszych wszystkich tych ruchach, których jest mnóstwo. Jest też mnóstwo żmij. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale wiele tych naszych pięknych owczarków podhalańskich ginie na halach od ukąszeń żmij. Okazuje się, że o wiele mniej ginie od jakichś tam niedźwiedzi, czy wilków, czy innych przypadków. Oni są. Tak załatwiono pierwszą Solidarność. Tak w tej chwili rozpracowuje się tak samo nas, rzuca się jednych ludzi na drugich, wsadza się różnego rodzaju wątpliwych moralnie i co do uczciwości ludzi, żebyśmy byli słabi. Mimo że widzimy, że już dzieje się nam jakaś straszna krzywda. A teraz parę słów o tym, jak ta przyszłość ma wyglądać, jeśli chodzi o analityków, proszę Państwa. Granice Ukrainy, no jak do końca będą wyglądać, no to nikt tego nie wie, ale już widać, że prawdopodobnie Ukraina straci Odessę. O tym świadczyłoby to, że w tej chwili zaczynają budować te linie
te tory, prawda, wąskie w kierunku najpierw teraz Lwowa, potem Kijowa, a potem pójdzie to tak samo dalej. No, dostęp do Morza Czarnego jest jeszcze pod znakiem zapytania, ale co do Zagłębia Donbasu, no to na prawie 100% możemy powiedzieć, że on już do Ukrainy nie wróci. A wiemy, że jest to olbrzymi i ważny okręg przemysłowy, który wytwarza około 40%, wytwarzał, prawda, w przeszłości około 40% PKB Ukrainy. Tak więc utrata Donbasu zostanie, musi być czymś zrekompensowana. No i teraz przechodzimy, proszę Państwa, do Polski. Wydaje się, że utrata Donbasu zostanie zrekompensowana polskim pasem przemysłowym rozciągającym się od Przemyśla po granicę z Niemcami na Nysie Łużyckiej. Stąd też widzimy już w tej chwili masowe osadnictwo Ukraińców w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, na Górnym Śląsku, we Wrocławiu. Ta kadłubkowa Ukraina, która zostanie po tym konflikcie, zostanie prawdopodobnie przyjęta do Unii Europejskiej. No a Polska nie tylko będzie miała po raz drugi, bo przecież taką sytuację miała po I wojnie światowej, gigantyczne Kosowo na swojej wschodniej granicy ze wszystkimi patologiami równocześnie, które stamtąd już w tej chwili widzimy, no i wiemy, że płyną, ale także olbrzymim problemem wrogo nastawionej wobec Polaków, przepełnionej ideologią nacjonalizmu ukraińskiego w wydaniu Donsowa, prawda, i Bandery. Dzisiaj tych ludzi jest już wiele milionów. Dokładnie nawet tam się, tego się nam nie podaje, prawda? My możemy gdzieś szacować, że między 10 milionów, a znaczy 7 milionów, może 8, ale nie wiemy. Natomiast wiemy, że płynie do Polski ogromna rzesza Ukraińców, którzy wybrali zachodnią Europę, a w tej chwili stamtąd są wyrzucani. Przykład Irlandii, gdzie wiemy, że mieszkania są tak drogie, że zaproponowano Ukraińcom, żeby na stadionach nieczynnych, prawda, sobie koczowali. No oni się pakują, wsiadają w samoloty albo w samochody i wszystko jedzie do Polski, gdzie hulaj dusza, piekła nie ma. W każdym bądź razie, Ukraińcy ci, którzy przybyli i przybywają do Polski, lokują się w tak kluczowych i newralgicznych dla nas miastach, jak Szczecin, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Katowice. Tarcia etniczne, moim zdaniem, są nieuniknione. My już to widzimy, mimo że tak jak i przed wojną, policja i MSW w ogóle ma zakaz ujawniania rozmiaru przestępczości. Tak samo było przed wojną. To było tajne, ściśle, przez poufne. Tak teraz nie można tej ilości przestępstw, przecież teraz mieliśmy sprawę pobicia chłopca gdzieś tam, prawda, w jednej z miejscowości pod Warszawą. Teraz dopiero wychodzi na światło dzienne, że to była grupa Ukraińców, która go tak pobiła, prawda, niemal na śmierć. Teraz mamy też przypadki rozliczne ze szkół, gdzie dochodzi do pobić dzieci polskich przez grupy ukraińskie. Każdy z rodziców, którego dziecko dozna takich rzeczy, mamy kradzieże masowe w sklepach, też zaczyna się robić tutaj nieciekawie. Tak nie inaczej, grozi nam, że przy takim, a nie innym działaniu władz, które dają absolutną preferencję dla przybyszy kosztem nas jako obywateli, dojdzie do po prostu tarć, a równocześnie już jesteśmy ustawieni jako obywatele drugiej kategorii. Teoretycznie powinniśmy mieć związki zawodowe, teoretycznie powinniśmy protestować, ale nic takiego się nie dzieje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą o tym, że w tej chwili już powstaje poczta ukraińska na bardzo preferencyjnych zasadach. Mam znajomego, który pracuje w Poczcie Polskiej, który powiedział, kiedy zapytałam, gdzie są związki, dlaczego nie protestują, no bo już weszły imposty, już inne niemieckie, prawda, weszły tutaj poczty, jak teraz jeszcze ukraińska? A mówi, no nic, nie mamy tutaj do gadania. Mamy koleje, prawda, ukraińskie, porozumienie. Jest w tej chwili ogromny problem, bo 90% Ukrainy de facto jest w ciemności. My nie mamy świadomości tego, bardziej w tej tutaj części przylegającej do Polski to po kilka godzin to oni jeszcze to światło mają, ale im dalej tam na wschód to w zasadzie światła już nie ma. Co Polska robi? My płacimy rachunki za prąd w ogóle z Księżyca, niewyobrażalne, natomiast my w tej chwili przekazujemy prąd na Ukrainę. Podłączono naszą sieć elektryczną i jak się domyślacie, nikt nam nigdy za to grosza nie odda, bo my przecież dajemy wszystko za darmo. Jesteśmy
stajemy się coraz bardziej obywatelami drugiej, a nawet trzeciej kategorii, bo jeszcze jest ktoś, kto tym zamiata odgórnie, prawda, wcześniej, w związku z powyższym spadamy powolutku na trzecie, no jeszcze punktowane miejsce, a spadniemy na czwarte, to już w ogóle nie będzie o czym gadać. Jakie może mieć to konsekwencje? Wydaje mi się, że może być następna fala emigracji młodych Polaków. Już wyjechało naszych młodych, prawda, milionami. Przyjeżdżają tutaj młodzi stamtąd. Za chwilę przyjadą jeszcze, jak się wojna skończy, ci banderowscy tatusiowie, prawda, i oni dopiero nam tutaj pokażą. Na rynku w Krakowie, państwo oglądali zdjęcia, flagi banderowskie, wilczy hak, nikt, policja odwracała się plecami. Tych wszystkich ukraińskich rozrób, które odbywają się na rynku z dawnej stolicy Polski, nikt tego nie powstrzymuje. Nikt tego nie powstrzymuje. A jeżeli by chcieli, to stoi radiowóz i pilnuje jeden, drugi, żeby czasem nikt tym nacjonalistom po prostu żadnej krzywdy nie zrobił. No cóż, osiedlenie się Ukraińców w Polsce trzeba rozpatrywać w kontekście układu pokojowego, który będzie zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Stany zresztą nie ukrywają planów etnicznej przebudowy Polski. Mamy tutaj takiego przyszłego zarządcę przywislęskiego kraju w ambasadzie amerykańskiej, który jest potomkiem człowieka, który chyba najgorzej, jak to można sobie wyobrazić, Polsce zawsze życzył. Chodzi o pana Marka Brzezińskiego. No mówię, jest to gubernator. Gubernator nadwiślęskiego kraju. Niestety Polacy te wszystkie ostrzeżenia ignorują. Ignorują, a jest ich po prostu coraz więcej. Coraz więcej. Obudzimy się, proszę państwa, z ręką w nocniku, bo czy ja wiem, proszę państwa, nigdy nie należy być defetystą. I ja uważam, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No przecież jeszcze żyjemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Lucyno. A teraz poprosimy tego jegomościa w kapeluszu króla Podhala, ale on ma jeszcze drugi kapelusz, chyba najważniejszy w naszych czasach, to znaczy jest współzałożycielem Polskiego Ruchu Antywojennego, który założył wraz z panem Leszkiem Sykulskim, którego bardzo serdecznie stąd pozdrawiamy. I prosimy. Proszę państwa, to nie jest tak, że mój optymizm bierze się z tego, że ja zawsze jestem zestresowany i muszę sobie po prostu klapnąć przed taką sytuacją. To się bierze z tego, że jak tak siedzę i słucham tych wszystkich chwilowych wizji, no to ten optymizm we mnie po prostu rośnie. Nie wiem, jak to się dzieje, ale... Chciałem państwu przedstawić sytuację, w jakiej jesteśmy tak pokrótce, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W tej chwili kończy się spotkanie w Moskwie Xi Jinpinga z Putinem, na którym padają słowa, że jest to historyczny moment, że to jest pierwszy raz od 100 lat, kiedy świat wejdzie na nowe tory. Od 100 lat. I chciałem państwu mniej więcej powiedzieć, czemu oni tak mówią, bo ja też tak uważam, szczerze mówiąc, i to jest pozytywna dla nas informacja. Mianowicie, światowa hegemonia jest zbudowana na tworzeniu pieniądza z niczego. Możliwość tworzenia pieniądza z niczego, czyli w procederze rezerwy cząstkowej, jest fantastycznym pomysłem tak naprawdę. Wyobraźcie sobie państwo, że macie taką możliwość, że możecie tworzyć pieniądz u siebie w piwnicy w dowolnych ilościach. Jaki macie wtedy problem? No problem, żeby ludzie chcieli tego pieniądza używać, prawda? No bo to jest tak, jak się tam zrobi te pieniądze i się do kogoś powie, hej, daj mi swój dom, czy tam samochód, czy coś, co tam masz na sprzedaż, no to on może powiedzieć, że nie. W związku z tym trzeba zmusić tych ludzi do czegoś takiego. Wymyślili to wszystko, jacyś tam bankierzy, o. To na ulicy, na ulicy, ale tutaj nie działa. Oni zastanawiali się, w jaki sposób przejąć kontrolę nad światem. No i oczywiście doszli do wniosku, że użyją jakiegoś imperium. Że pomogą jakiemuś imperium dojść do pozycji światowego hegemona. No ale to była jeszcze końcówka XIX wieku.
I był dosyć duży wybór, bo można było wybrać, nie wiem, zarówno Wielką Brytanię, która wtedy była hegemonem, słońce nie zachodziło nad jej posiadłościami, można było wybrać Niemcy, wschodzącą gwiazdę, można było wybrać Rosję, usadowioną, prawda, w centrum Światowej Wyspy. Można było jeszcze wybrać parę innych krajów, a jednak wybrano Stany Zjednoczone. I teraz jest pytanie, czemu? No przede wszystkim dlatego, że taki hegemon powinien się czuć bezpiecznie. Jakbyśmy sobie obejrzeli globus, to Stany Zjednoczone są od ewentualnych konkurentów odgrodzone dwoma po prostu oceanami. To jest świetna sytuacja. No i, no ale w Stanach Zjednoczonych mieszka stosunkowo mało ludzi, natomiast na tej Światowej Wyspie, która obejmuje Europę, Azję i Afrykę, no to to jest kolebka cywilizacji wszelkiej kultury, no i tam po prostu mieszka dużo, dużo więcej osób. No ale zdecydowano się na ten wariant, ponieważ był najbardziej stabilny i najbardziej, można było powiedzieć, pewny. Pierwsza i druga wojna światowa były wojnami, które wykończyły konkurencję. One były po to właśnie, żeby Stany Zjednoczone po cichu, niby jako ten dobry wujek, który tutaj wszystkim pomaga, ale tak to się jakoś dzieje, że po końcu II wojny światowej na placu boju zostają tylko oni. Teoretycznie też Związek Radziecki, który jest czymś w rodzaju golema politycznego tychże Stanów Zjednoczonych. Potem jest etap zimnej wojny, czyli no, po czymś takim jak dwie wojny światowe trudno byłoby przekonać obywateli amerykańskich, żeby płacili podatki na gigantyczną rozbudowę floty. No ale w obliczu zimnej wojny oczywiście i zagrożenia wojną atomową trudno było się nie zgodzić. Jakie plusy cała ta sytuacja, w której Stany Zjednoczone, czy też raczej producenci pieniądza, którzy przejęli sterowanie nad Stanami Zjednoczonymi, a tak jak mówię, to są ludzie bez narodowości, w związku z tym oni mogli przejąć kontrolę nad dowolnym imperium. Jakie ten układ ma plusy? No po pierwsze taki, że główną strategią tychże Stanów Zjednoczonych jest wszczynanie wojen i konfliktów na kontynencie euroazjatyckim i Afryce. Wojen i konfliktów. Ciągłych wojen i konfliktów. Nie po to, żeby je wygrywać, tylko po to, żeby ten kontynent dzielić. Dzielić, no i go oczywiście niszczyć. To jest jakby punkt numer jeden. Przewaga pieniądza, przewaga dolara, który jest honorowany na całym świecie, powoduje, że po pierwsze ten cały świat można okradać. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych jest dużo wszystkiego, tak można powiedzieć. Po drugie, za pomocą tych pieniędzy można ogłupiać i przekupywać wszystkich na całym świecie. To jest też gigantyczna zaleta. Jakie zalety jeszcze daje prowadzenie wszystkich wojen na kontynencie euroazjatyckim? Otóż taką zaletę daje, że Stany Zjednoczone w naturalny sposób stają się bezpieczną przystanią dla kapitału. Cały kapitał, ilekroć wybucha jakaś wojna, spływa do Stanów Zjednoczonych, tam inwestuje, bo tam jest bezpiecznie. Ale nie tylko kapitał finansowy, ale też kapitał ludzki, kapitał intelektualny. W związku z tym Stany Zjednoczone stają się krajem mlekiem, miodem płynącym, że tak powiem, ponieważ spływa tam i kapitał finansowy, i kapitał intelektualny. Cały czas jest tam pokój, na wszystkich wojnach zarabiamy, a jednocześnie wszystkich jeszcze na tej Światowej Wyspie, gdzie mieszka większość ludzkości, okradamy non-stop i ogłupiamy. Sytuacja wydaje się być genialnie wymyślona, prawda? To jest naprawdę fajny patent, żeby sobie żyć miło i sympatycznie. No, ale po II wojnie światowej europejskie mocarstwa i nie tylko europejskie zorientowały się, co się stało. Zarówno Niemcy, jak i Japonia widziały no, ewidentnie, co to była za wojna i czemu służyła. Myślę, że Francuzi też to dosyć szybko zobaczyli. Nie wiem jak Anglicy. Anglicy byli w tej trudnej sytuacji, że teoretycznie Amerykanie podali im rękę, chociaż w okresie międzywojennym na dobrą sprawę wojna, która wisiała nad światem, to była wojna między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Właśnie wojna o hegemonię, ponieważ to Wielka Brytania była wtedy hegemonem, a Stany Zjednoczone pretendentem. No, ale sytuacja trwała całkiem nieźle. Co prawda de Gaulle, zdaje się, wysłał do Ameryki no, po układzie w Bretton Woods w 1944 roku. Dolar był taką walutą, główną walutą rezerwową i główną walutą do handlu zagranicznego. Był walutą wymienialną na złoto w transakcjach międzynarodowych i był główną taką walutą. Wszystkie inne starano się, żeby tej wymienialności nie miały, żeby ten dolar był tym najważniejszym pieniądzem. No i dolarem zalano cały świat, można powiedzieć. W roku 1971 zrezygnowano z układów Bretton Woods, ponieważ okazało się, że trzeba tego złota trochę Francuzom wypłacić. No, Francuzi zawsze się troszkę stawiali
zawsze byli troszkę niepokorni, no ale jednocześnie gospodarka Niemiec i gospodarka Japonii zaczęły niebezpiecznie rosnąć w siłę. Mimo tych wszystkich przewag, o których mówiłem, to te gospodarki rosły w siłę. Efektem tego był atak i na Niemcy, i na Japonię, więcej w latach 90., pod koniec lat 80. No to był tak spektakularny, że zabito szefa Deutsche Banku, pana Herrhausena, za pomocą bomby, która go tam przecięła w pół, mimo że był w pancernej limuzynie, ale to wszystko oczywiście wina lewicowych bojówek, które mają taką technikę, to oczywiste. Ale w każdym razie, jaka sytuacja jest w tej chwili? W tej chwili sytuacja jest taka, że drukarze pieniądza, mieszkający sobie głównie gdzieś tam, nie wiem, w Connecticut, w Nowym Jorku, gdzieś tam w okolicach Stanów Zjednoczonych pewnie, nie udało im się upilnować tej Europy, znaczy tej Eurazji. Przede wszystkim nie udało im się upilnować Chin. Chiny miały to szczęście, że takim mentorem Deng Xiaopinga był Lee Kuan Yew, ojciec, założyciel Singapuru, człowiek nieźle obeznany w sytuacji. Myślę, że atak Ameryki na Niemcy i na Japonię, który się odbywał na oczach, można powiedzieć, Deng Xiaopinga, Lee Kuan Yew, wskazał im, że trzeba być ostrożnym, że mamy przeciwko sobie naprawdę potężnych graczy. W związku z tym Deng Xiaoping przyjął taktykę, że krótko mówiąc, należy ukrywać swoje możliwości maksymalnie, udawać kogoś, kto nie jest groźny po prostu. No ale się nie udało, tak jak mówię, tych Chińczyków upilnować. Jaka jest sytuacja w tej chwili, drodzy Państwo? W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że koszmar Zbigniewa Brzezińskiego, czyli sojusz Rosji, Chin i Iranu, się ziścił. Dodatkowo jeszcze ostatnio Arabia Saudyjska i Iran podpisały umowę o stosunkach dyplomatycznych, których nie miały poprzednio. W związku z tym można powiedzieć, że koncepcja wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie też jest już nieaktualna. Słowem, świat wygląda w ten sposób, że Eurazja, Światowa Wyspa, jeszcze Afryka, się konsoliduje. Koncepcja nowego jedwabnego szlaku to nie jest połączenie, powiedzmy, kolejowe czy jakieś inne, to jest połączenie całego tego gigantycznego superkontynentu wieloma różnymi połączeniami. To nie jest kwestia jednej drogi, to jest kwestia stworzenia z tego superkontynentu, nazwijmy to, sprawnie działającej machiny ekonomicznej. Słowem, ci ludzie, którzy przez 100 lat rządzili światem, zdają sobie sprawę, że już przegrali. Mają wielki problem, ponieważ cała ta Eurazja jest wypchana dolarami, które służyły tutaj pierwotnie po to, żeby nas okradać. Ale to jest wielki problem, ponieważ jeśli, a to się dzieje cały czas, parę dni temu Indie stworzyły taką umowę 18 państw, że będą handlować w rupiach, między innymi Rosja i Wielka Brytania przystąpiły do tej umowy. Jeśli dolar zostanie z rynków światowych wypchnięty, drodzy Państwo, to gdzie on trafi? No on trafi do Stanów Zjednoczonych. On zaleje Stany Zjednoczone i on spowoduje, że Stany Zjednoczone zostaną albo będzie tam wielka inflacja, albo po prostu zostaną wykupione. I to jest wielkie ryzyko. Wydaje mi się, że politycy amerykańscy, czy też politycy banksterscy mają teraz praktycznie główne dwa pomysły na to, żeby z tej sytuacji wyjść. Pierwsza to jednak doprowadzenie do wojny gdzieś na kontynencie eurazjatyckim i stworzenie tej nowej zimnej wojny, nowego podziału zimnowojennego. To byłoby idealne, bo podział zimnowojenny był tak skonstruowany, że te państwa bloku, powiedziałbym, sowieckiego, one nie miały wyjścia na szlaki morskie. Jakbyście Państwo zobaczyli mapę Gomberga, ale realny, że tak powiem, zakres wpływów państw Układu Warszawskiego, no to nie było wyjścia na szerokie, powiedziałbym, oceaniczne szlaki morskie. To był wielki taki element, który powodował, że wiadomo, że te państwa nie mogą się za bardzo rozwinąć. Więc to jest pierwsza koncepcja, nowa zimna wojna, ale żeby ta wojna wybuchła, musi powstać jakaś gorąca wojna, która stworzy takie pokłady nienawiści, że uzasadni po prostu rozerwanie łańcuchów dostaw i uzasadni tą nową zimną wojnę. To się nie udaje. To się nie udało ani w Tajwanie, tak jak mówię, Bliski Wschód już się nie uda, a wojna na Ukrainie nie wygląda tak, jak miała wyglądać. Słowem, też raczej nie będzie to pretekst do tego, żeby taką nową zimną wojnę zrobić.
słowem. Co mogą zaproponować Amerykanie w zamian za to, że wynegocjują sobie jakiś parasol ochronny, żeby te wszystkie dolary, które są gdzieś tam w Eurazji, po prostu spalić albo utopić, albo coś takiego, żeby do nich nie wróciły. No wydaje mi się, że Donald Trump miał taką koncepcję, że po prostu wycofa Amerykę z Eurazji, a za to jakoś się dogada. No miał taką koncepcję zwijania baz amerykańskich z Eurazji pomału. Jakby mu to wyszło, nie wiemy. Wydaje mi się, że była to sensowna koncepcja ratowania, powiedzmy, Ameryki z punktu widzenia Amerykanina. Ludzie, którzy stają za Joe Bidenem, poszli jednak na ostro, że oni jednak rozpalą tą wojnę, jednak uda im się zrobić coś na tyle dramatycznego, że było podstawą do nowej zimnej wojny. Wydaje mi się w tej chwili, że to się już nie udało. Wszędzie tam, gdzie mogło się udać, się raczej nie udało. W związku z tym, drodzy Państwo, będziemy mieli pierwszy raz od 100 lat sytuację, w której nasi rządzący nie będą tymi przekupowanymi za te dolary. No bo ustalmy, że nasz teren jest bardzo ważny, jest takim terenem szachramowym. W związku z tym ilość dolarów, która tutaj płynie na przekupowanie polskich rządzących, jest spora, jest przypuszczam, że większa niż gdzie indziej. Dlatego mamy taką sytuację, że nasi rządzący no są po prostu zdrajcami polskimi i przekupnymi, nic więcej. Ale taka sytuacja była bardzo długo i teraz pierwszy raz będziemy mieli taką sytuację, że prawdopodobnie uda się nam stworzyć jakieś oddolne zarządzanie tym terytorium, które by reprezentowało polski interes narodowy. To, o czym mówi pani Lucyna, jest jednym z najpoważniejszych problemów tej całej sytuacji. Drugim takim problemem, moim zdaniem, jest demografia. To są dwa poważne problemy. Cała reszta to jest prosta rzecz. Ja rozmawiałem ostatnio z kolegą, który ma znajomego Ukraińca, który w Polsce już wiele lat mieszka, jest przedsiębiorca. I mówi, że na Ukrainie, jak się ta wojna skończy, to będzie Armagedon, ponieważ tam jest bieda i dużo broni i kompletne bezprawie. I on mówi, że jak to wszystko przepełznie do Polski, to on się z Polski też wyprowadzi, bo tu się też nie da mieszkać. W związku z tym te scenariusze, które mają zdestabilizować Polskę, one z pewnością są, ale ci, którzy chcieliby pokoju na tych terenach i handlu, z pewnością nie są zainteresowani czymś takim jak Ukropolin pod właśnie żydowskim zarządem, czyli krótko mówiąc kraina nieszczęścia i tej ciągłych walk, biedy i destabilizacji. W związku z tym nie będziemy z tym problemem prawdopodobnie sami, co jest w tym wszystkim bardzo chyba pocieszające, tak można powiedzieć, bo gdybyśmy byli sami, to byłoby faktycznie słabo. Ale, co jest bardzo ważne, stoimy w momencie, w którym musimy stworzyć jakąś doktrynę państwa polskiego. Musimy wiedzieć, o co nam chodzi, bo dotychczas zadowalaliśmy się tym, żeby krytykować rządy i głupie decyzje. No oczywiście, że były głupie. One nie były głupie, tylko one były stworzone w ten sposób, żeby nas po prostu no, jakoś tam zniszczyć, upośrednić, zniewolić i tak dalej. W związku z tym one były konsekwentne i fajne tak naprawdę z ich punktu widzenia, tylko dla nas były fatalne. Myśmy się skoncentrowali na krytyce, ale musimy mieć plan pozytywny. Musimy wiedzieć, co oznacza polskość tak naprawdę. Musimy tą pracę intelektualną przerobić, żeby nie było tak, że jak już dostaniemy tą władzę, podniesiemy ją z ziemi, bo ona gdzieś tam będzie leżeć w pewnym momencie, że wtedy po prostu skonstruujemy tutaj no model tego, co było. I będzie nam się wydawało, jak to jest teraz dla nas najważniejsza intelektualna doktrynę państwa polskiego, która by była tak stworzona, żeby faktycznie tą polskość w tych trudnych czasach odrodzić, bo tu już chodzi o odrodzenie, tak można powiedzieć. I to chyba wszystko. Nie śmialiście się Państwo, czyli się okazuje, że jednak byłem trzeźwy. Czy mogę ad vocem? Oczywiście. Ja tutaj ad vocem, bo to zawsze jest nieprawdopodobnie inspirujące, co Pan Sebastian mówi. Chcę Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę najważniejszy jest bilans energetyczny. Bilans energetyczny, co w tej chwili się dzieje na świecie? Wiemy, że Rosja była ogromną stacją benzynową dla całego świata. Ale czy ona taką przestała być? Nic z tych rzeczy. Nie mówię o tym, że przekierowali, prawda, te całe strumienie swoich surowców w kierunku Indii i w kierunku Chin. Tu chodzi o to, że na ogromną skalę prowadzony jest proces przemytu
rosyjskiej ropy i gazu i on jest, prawda, i uczestniczą w nim przeróżne państwa, pobierają one najpierw te wielkie tankowce rosyjskie trafia do Stanów Zjednoczonych, to, no i zresztą nie tylko, prawda, no jest rozwożone generalnie po świecie. Tak więc możemy powiedzieć, że dopóki nie będzie jakichś nowych rozwiązań energetycznych, a wiemy, że ani żadne wiatraki, co teraz to już jakieś szaleństwo jest absolutne, ani same te solary czy jakieś pompy, które też nie działają, jak tam naprawdę zimno się dzieje, nie zastąpią na ten moment. Tu jakieś nowe rozwiązania, fuzje, inne by trzeba, ale blokowano je przez całe dziesiątki lat i mamy dzisiaj taki efekt, że nagle jednym skokiem postanowiono zaorać naszą cywilizację. No jest jeszcze drugi sposób, no, który niestety nam grozi, mianowicie depopulacja, prawda? Tutaj mamy te wszystkie ruchy proekologiczne, inne, które razem z tym całym konsorcjum medycznym, farmaceutycznym, innym, no mają właśnie taki pomysł, że no po co na tym naszym łespadole 9 miliardów ludzi, jak może tu być 500 milionów na ten przykład. No takie pomysły przecież się zawsze pojawiały, więc tymi dwoma sposobami. Natomiast dla Polski, proszę Państwa, my musimy gdzieś tam, jeżeli już się dobijemy, tutaj ja przyniosłam te wszystkie, znaczy taką ulotkę pana Tytki, prawda, i jego ruchu. My musimy przede wszystkim pilnować swoich złóż, proszę Państwa, siedzimy, nie tak jak wiele krajów, które albo źle położone, albo ich tam deszcze zalewają i jeszcze nic nie mają w ziemi. My mamy złoża, mamy czym się tu ratować, mamy technologię, mamy Akademię Górniczo-Hutniczą, która już zgazowywanie węgla też eksperymentowała i tak dalej. Możemy z tego korzystać. Kto nam zabroni? Tylko ten, kto nam to wszystko wyszabruje i zabierze. Bo trzeba mieć świadomość, że dzisiejsze potworne zadłużenie Polski prowadzić może tylko do jednego. Do tego, że jak już nie będzie z nas żadnej żywizny do zabrania, a przecież przemysłu nie mamy swojego, energię mamy drogą, więc też produkcja będzie żadna, po prostu drapnie się te złoża. Już w tej chwili, mówię, nie pilnują wodociągów. Wiemy, widzieli Państwo w Iranie, jak te dziewczyny, prawda, którędy szła ta, szła wodą. My wodociągi oddajemy spółkom, prawda, zza Morza Śródziemnego, pewnego niewielkiego kraju, który tam jest. Przecież nadzór nad takimi rzeczami powinien być w naszych rękach. Dlatego mówię, bilans energetyczny naszego kraju mamy szansę się wyratować w tej ogromnej sytuacji zagrożenia, w tej chwili runięciem rynków finansowych, bo nie jesteśmy jeszcze zupełnie dziadami. Natomiast jak odpuścimy, pozwolimy to pozajmować obcym koncernom i tak dalej, no to wtedy to już rzeczywiście kij i na żebry, prawda? Kij i na żebry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Jezu, ale chciałem podziękować Sebastianowi za jego optymizm, za jego jasne, analizę. Jasne. Ale pani Lucyna skończyła kij i na żebry. Pani Lucyna. Proszę Państwa, zanim zaczniemy tą 15-minutową przerwę, jeszcze raz chciałem przypomnieć. Mamy jeden stolik tutaj, który obsługuje Małgosia, który jest stolikiem. I są do kupienia różne tutaj kalendarze. Jest taka puszeczka na dotację na klub, który powstaje, który powstał. Jest również puszka na Nie idźmy na tą wojnę, bo też zbieramy na to fundusze. No i to tyle. No i są jeszcze informacje o ruchu 16 postulatów. No i nie idźmy na tą wojnę, brać, rozkładać w różnych miejscach, jak kiedyś w lepki podłożone rzeczy, no może akurat się uchowa ktoś inny, kto nie wierzy, że trzeba chronić krew polską. To... I są jeszcze dwa stoliki. Jeden jest tutaj Kamila, Chrobry Szlak. Tam są książki bardzo ciekawe. A jeszcze tam dalej trochę są książki Centrum Edukacyjne Polska pana Rafała Mosakowskiego. Proszę Państwa, kupujcie te książki, bo to nie tylko jest świetna literatura, ale lektura, ale to jest również wsparcie kolegów, którzy bardzo dużo robią dla naszej sprawy polskiej i robią to bezinteresownie.
Także ogłaszam teraz 10 minut przerwy. I następnie odpowiedź. Jeżeli będzie pytanie kierunkowe do konkretnej osoby, to wiadomo, kto odpowiada. Natomiast jeżeli będzie pytanie ogólne, ktoś się zgłosi. Ja chciałem jeszcze przed tą debatą powiedzieć w imieniu Ruchu 16 postulatów. Jesteśmy bardziej odważni. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przyszli. Jesteśmy współorganizatorem klubu Myśli Polskiej w Krakowie. Nasza dewiza: prawda, wolność, własność. Przede wszystkim prawda. Choćby była gorzka. Dlaczego ruch? Ruch społeczno-polityczny. Bo takie zapotrzebowanie w Polsce jest. Nie na partię, tylko na ruch społeczno-polityczny. Dlaczego 16 postulatów? Dlatego, że kiedyś było 21 postulatów. I do dzisiaj je pamiętamy. My oczywiście nie chcemy się porównywać z tą wielką ideą. Ale to jest konkretne 16 postulatów. I tak jak pani doktor Kulińska tu mówiła o naszych złożach naturalnych, to jest nasz 16 postulat. Jeżeli mówimy o wojnie, a jesteśmy członkiem ruchu polskiego ruchu antywojennego, to jest postulat 15. Tu są nasze deklaracje z naszymi postulatami. Można brać i te. Ale teraz chciałbym się tu jeszcze zwrócić do moich byłych kolegów, bo mamy tu w Krakowie wielki skarb, naszą alma mater. I pani profesor, i pani doktor, i pan Marek, i Olaf, i pani Małgosia, i ja osobiście zaciągnęliśmy kiedyś dług w tej skarbnicy wiedzy. Dług wiedzy. I dzisiaj jest czas, aby spłacić ten dług. I dlatego musimy się zaangażować. Do postów chcesz się zrzucić. I swoją wiedzę zdobytą wykorzystać w tworzeniu Klubu Myśli Polskiej. To ty. Teraz bardzo proszę Państwa, kto chciałby zadać pytanie? Śmiało będę odchodził. Nie tylko pytanie, ale również... No, tylko proszę się przedstawić. Z imienia, jeżeli coś to z nami zgadza. 3 minuty. Moja skromna godność towarzysza z Sławianu, z Rodu Koniecznych. Przyjechałem tu z ziemi zagłębiowskiej. Nie włączony mikrofon. Bliżej mikrofon, tak. Przepraszam, nie widziałem. Dla mnie tylko jest trochę zatrważająca rzecz na każdych tego typu spotkaniach, że nie widzę tu pracy twórczej, czyli nie widzę narzędzi w rękach i jednoczenia myśli i ducha poprzez dokumentację. Bez dokumentacji się niczego nie da zrobić skutecznie. Mówię to jako dotychczasowy elektryk, bo pracowałem w Teksasie. Prąd powinniśmy tu zakładać, czy jak? Nie bardzo rozumiem. Dam przykład, że bez jakiejkolwiek formy sygnalizacyjnej żadnej koncepcji nie da się wdrożyć. Jeżeli nie tworzymy żadnych notatek, żadnych, nie notujemy myśli, że są bardzo ulubione, to dobrze. To tracimy czas. I chciałbym postulować, żeby skoro dziś nie było przygotowania na lekcję, należy tego to, żeby zawsze później było to przygotowanie. Nie mierzysz tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co było na tym papierze? Papa z tyłu. Okej, okay, już podchodzę. Nie, ale tam tego chłopaka nie dużej. Albo pytanie, albo wolę. Co tam? Tak, tak.
będzie wiek dobry. Bardziej do pana Piskowskiego albo do redaktora Engelgarda, bo widzimy, co się w Polsce dzieje, prawda? Właśnie na przykładzie doktora Leszka Sykulskiego, który ośmielał się nie tyle, że popierać Rosję, co po prostu wypowiadać się przeciwko wojnie, czy tutaj przeciwko wspieraniu Ukrainy, i nagle zupełnym przypadkiem stracił pracę na uczelni. No, ciekawe dlaczego. Stąd moje pytanie, czy nie powinniśmy bardziej systemowo przeciwdziałać takiemu represjonowaniu, czy nie powinniśmy tego nagłaśniać przez nasze gazety, przez internet, czy nie powinniśmy też takich ludzi wspierać finansowo, żeby po prostu zakładać sprawy sądowe o niesłuszne, o nieuprawnione zwolnienie. Tutaj taka mała nutka osobista tu u nas pod Krakowem, w Dobczycach, grasował pewien, podle się Boże, aktywista, co hańbi nazwisko renesansowego poety Reja. On sobie prowadził taką skąpię oszczerczą, rosyjska piątka kolumna w Polsce i oczywiście anonimowo opluwał i też wysyłał dorosły od pracodawców na każdego, kto ośmiał się nie popierać Ukrainy. A ja mu kiedyś robiłem brzydki dowcip i po prostu gościa ujawniłem. I wysłałem jego dane jak do profesora Pasia, tak do redaktor Magii Pysz, których ten człowiek kiedyś opluwał. No i mówiąc podocznie i dosadnie, gość jest teraz kilkadziesiąt tysięcy przeważnie około dupę, bo jeden z proces sądowych jest poszczególny, kilka tak zwanych ugód już też musiał powiedzieć. W każdym razie pochulił okon z potrzeby, gdyby święta się odłączył. Czy nie powinniśmy iść tą drogą, głównie na salę? Do przodu. Właśnie zakłada rejonu. Bardzo dobrze, ale to dobre pytanie. Oczywiście, że systemowo trzeba wspierać, trzeba też informować. Ja myślę, że Myśl Polska informuje o różnych przypadkach. Informowała też ostatnio o bulwersującym przypadku z Głogowa. Tak, Henryka Mikietyna, jak najbardziej. Informowała o innych przypadkach różnego rodzaju represji. Co do tej postaci z Dobczyc, to chciałbym pana bardzo, no myślę, że ucieszyć i wszyscy powinniśmy się cieszyć, że bez żadnej pomocy prawnej nasz serdeczny kolega, który nie jest prawnikiem, Tomasz Jankowski z kanału Wbrew Cenzurze, wytoczył tej osobie proces karny, w trybie karnym. I już w drugiej instancji, dosłownie kilkanaście dni temu, w Krakowie, tu, przed sądem okręgowym, wyrok na Reja się uprawomocnił. Czyli niekoniecznie musimy wynajmować jakieś renomowane, ogromne kancelarie. Wystarczy, że skonsultujemy się z kolegami, którzy już takie procesy wytaczali i z sukcesem je zakończyli, pomagając sobie i radząc nawzajem. A sukces możemy osiągnąć, no, przynajmniej na razie, faktycznie, ta postać milczy, no, i nie wylewa kalumnii. Myślę, że pozostałych też to czeka, tych, którzy w sposób jawny, ewidentny mijają się z prawdą, próbują zniszczyć różne postacie. Proszę? To, co ma co z prawdą, może mówili kalumnie, ale mamy wolność słowa? Nie, jeśli ktoś twierdzi na przykład, prawda? Że ktoś inny popełnił przestępstwo, albo że był gdzieś w jakimś momencie, co jest łatwym do zweryfikowania faktem, nie oceną, bo nas mogą wyzywać na różne sposoby. To jest inna zupełnie rzecz. Natomiast jeśli twierdzi się w tym przypadku, że kolega Tomasz Jankowski coś zrobił, czego w istocie on nie zrobił, dotyczy to stanu faktycznego, a nie oceny, no to bardzo łatwo tego dowieść przed sądem. I wydaje się, że trzeba. No. Tak się nastawiam, będziemy z sądami, okay. To będziemy się grać między sobą. No ale jakie są? Nie, to jest... Dzięki temu Jankowskiemu on już zamilkł całkiem. Gdyby nie media głównego nurtu, które posługując się jego wpisami, robiły kampanię propagandową. W moim przypadku był to tygodniowy Polityka Internet, to nie jest już jakiś pan Rej na Facebooku.
oni jakby uprawomacniali jego narrację, co potem jest tak, pracodawca, który ma nad sobą jakiś nadrzędny władzę, jest poddawany naciskowi, że słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić, to skandal i tak dalej, jak to zrobić, najlepiej wywalić od razu. Gorzej jest, jak jest ktoś na przykład w okresie ochronnym, ale to też nie stanowi przeszkody, bo wielokrotnie pracodawcy narażają się na przegrany proces przed sądem pracy i człowieka nie ma. Macie go zlikwidować 24 godziny, nie chcemy. W moim przypadku skończyło się szczęśliwie, bo dyrektor nie uległ takim naciskom, ale takie naciski były. Czyli mechanizm jest taki, RAI daje sygnał, podchwytują to media, politycy mówią to skandal, na przykład w moim, nie powiem kto, ale dwóch posłów, czy posłanka i poseł napisali list, że co to jest, że to, jak to jest możliwe, żeby ktoś taki w muzeum pracował. No więc proszę Państwa, to jest ten mechanizm i dlatego uciszenie Reja przy pomocy sądu było jedyną metodą. Czy media dały małpie nóż, a uciszyliśmy małpę, a nie media? Ja nie wiem, czy one były nawet w zmowie, że panie, pan napisz, my się powołamy i tak dalej. No ale potem ten człowiek nie ma możliwości się bronić, bo już wyrok został wydany. Na przykład ktoś pisze, że redaktor Sputnika albo redaktorka Sputnika. No nieprawda, nie? No bo to, że Sputnik kogoś zacytował i tak dalej, no to nie znaczy, że ktoś jest... To jest taka typowa metoda. Także tutaj zgadzam się, że chociaż niektórzy rezygnują z tej drogi sądowej, mówiąc, nie chcę żyć. Tak, znaczy nie, to, że za dużo... że to jest skuteczne, nieraz uciszenie. Mhm. Okej, okay, dziękujemy. Następne pytanie. Proszę się. Stanisław Zawłocki. Chciałem spytać, czy Myśl Polska będzie startować w wyborach ogólnopolskich? Wtedy będzie te spotkania, będą miały, mogą zaowocować i będą miały jakiś sens po prostu dla odmiany po prostu sytuacji w Polsce. Drugą sprawą to mam taką, że chciałbym Państwa tutaj namówić i zaapelować, aby się zapoznali z II Rzeczypospolitą Polską, z Konstytucją z 23 maja, kwietnia, przepraszam, 35 roku, pod przewodnictwem mianowanego prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego. Jest to jedyna nasza szansa, żeby po prostu zmienić to wszystko w Polsce na lepsze i odsunąć gadów od władzy. No, o czym Państwo mówię, no to chyba Państwo wiedzą i bardzo proszę, jest to mój apel starego człowieka, który coś na ten temat wie i po prostu interesuje się, jestem na Facebooku, proszę mnie szukać i proszę mnie po prostu popierać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kto? Panie profesor. Momencik. Czy ktoś chce odpowiedzieć z klubu myśli odnośnie tych wyborów? No bo to było pytanie. Ja znam odpowiedź, ale to ja nie chciałbym się w imieniu klubu wypowiadać. No, możemy mikrofon? Jest. No, może redaktor. To znaczy, proszę Państwa, Myśl Polska czy kluby Myśli Polskiej nie są partią polityczną i nie zamierzamy jakby no, angażować się bezpośrednio w wybory, co nie znaczy, że nie wskażemy, nie wiem, czy formacji jakiejś, czy konkretnych osób, które należy popierać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wśród sił politycznych, które u nas są liczące się i mają szansę, w sprawach, o których my mówimy, praktycznie wszyscy mówią inaczej. To jest ten problem. No może trochę Konfederacja inaczej. Tu kolega część Konfederacji. Ale to jest sytuacja nienormalna. W żadnym kraju nie ma takiej jednomyślności w tej sprawie. Na przykład na Słowacji mają być teraz wybory, gdzie jest silna opozycja, która zupełnie co innego będzie mówić niż prezydent czy prezydentka Słowacji. U nas jest taki terror jednomyślności, ale niewątpliwie zajmiemy stanowisko w sprawie wyborów. Sami nie startując oczywiście. Okej, okay, dziękuję bardzo. Pan Marek tutaj i Pani Profesor. Moje nazwisko Marek Glowiec. Emerytowany pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego. Do Pana redaktora naczelnego. Pytanie jest troszkę zawstydzające mnie.
bo Cukrem Narodowym jestem od 1988 po drodze, ale po prostu nie mogę mimo wszystko przemilczeć tego. Zapraszałem kilka osób jeszcze na dzisiejsze spotkanie różnych aktywistów społecznych z Krakowa i w odpowiedzi było coś takiego, że na spotkanie z rusofilem nie przyjdą. Ponieważ trzy dni temu był akurat również w sieci, prawda, dość duży tekst, prawda, przeciwko panu. Czy chciałby pan się jakoś jeszcze, no, trochę szerzej ustosunkować, czy jest pan rusofilem? Proszę Państwa, no to są takie etykiety i teraz trudno z tym dyskutować, co on ma na myśli, rusofil. No niewątpliwie lubię literaturę rosyjską, czy to znaczy, że jestem rusofilem, to i Adam Michnik lubi literaturę rosyjską, czyli też jest rusofilem. Proszę, w naszej, nazwijmy, doktrynie jest realistyczne podejście do Rosji, to co Dmowski prezentował. Dmowski w książkach rosyjskich jest też jako rusofil. Czytałem jego biogram i tak dalej, ale to też jest nadużycie, bo miał wypowiedzi również krytyczne wobec Rosji, więc nie dajmy się zwariować. Dzisiaj etykieta rusofil jest taka, no, że jest się w zasadzie poza społecznością uznana. Ja myślę, że tutaj na sali mamy fachowca od tego, to znaczy profesor Annę Raźny, która zajmuje się Rosją naukowo, chyba bateria wysiadła. Kolego tam stacjonarny jest jeszcze. Tutaj. Tutaj, proszę. Ale to nie jest do mikrofonu. Nie. To jest rowego szlaku. Na ten temat się wypowie. Ja na ten temat. Nie, dobrze jest. Bo to musiałby sprecyzować, na czym polega to. Co on rozumie przed termin rusofil. Prawda? Czy sympatię do kultury rosyjskiej, czy do... W polityce nie ma, proszę Państwa, miłości. Jest to są tylko interesy własnego kraju i tak dalej. Jeżeli ja mówię, że konfliktowanie Polski z Rosją, które jest systematycznie od lat 90., a pisałem o tym już w 96., to jest rusofilia? Wzywanie do realistycznych relacji? Jeżeli dla nich tak, no to proszę bardzo. Okej, okay, dziękuję. Panie profesorze, proszę bardzo. Nie wiem, kto to pisał. Najpierw pan mnie do odpowiedzi. A jeszcze kolega Jan Elbergard. Myślę, że krótko trzeba powiedzieć, zmieści się w 3 minutach. Jest gorzej niż sobie państwo wyobrażacie i moim zdaniem. I również pani doktor, dziękuję pani doktor za odpowiedź. No coś w baterie wysiadają, nie teraz? Tak, to może lepiej. Proszę państwa, to nie jest, to co się teraz stało z polskim społeczeństwem, to nie jest wyłącznie strach, pani doktor, o uzyskane dobra materialne przez te ostatnie dziesięciolecia. To jest coś zastraszającego. Przeciętny Polak cieszy się, że jego dziecko czy wnuk wyjechało do Niemiec na przykład. Dla mnie to jest oznaką, znowu nie słychać, dla mnie to jest oznaką przemiany mentalnościowej, z którą musimy się zmierzyć. Wyszliśmy z komunizmu jako naród, jako Polacy niezwyciężeni. Homo sovieticus nie zapanował w naszej mentalności, czyli służba ideologii, której są podporządkowane sumienie i wybory wartości. Teraz się stało coś strasznego, mianowicie to nie tylko strach o to, że utracę pensję, moje przedsiębiorstwo padnie, mój wnuk już nie wyjedzie do Niemiec na Saksy i tak dalej, to jest coś więcej. Proszę państwa, oto wytworzył się na naszych oczach nowy człowiek i to jest homo transatlanticus, zarówno w sferach uniwersyteckich, jak i w sferach biznesu, jak i w sferach każdej innej, to możemy dać przykłady, mamy do czynienia z tak wielkim zniewoleniem, ideologią transatlantyzmu, z jakim ja, badacz cywilizacji, się nie spotkałam. Dochodzi do kwadratury koła, mianowicie katolicy,
pochwalają próbę unicestwienia Rosji, a propos tego właśnie rusofila. Popierają to, co obecnie doktryna transatlantycka głosi, mianowicie świat bez Rosji. Proszę Państwa, to jest czysto nazistowska doktryna. To jest doktryna, która mówi, świat będzie lepszy bez Rosji. I nie mówi się o tym, że Rosja będzie na kolanach. Mówi się, nie będzie Rosji. Oni mają doskonałe znajomość tego, mają świadomość Rosjanie tego, do jakiej walki przystąpiła katolicka Polska właśnie z Rosją, która powróciła do chrześcijaństwa. I mamy tutaj coś niezwykłego. W Rosji mamy rozwój chrześcijaństwa, prawne umocnienie chrześcijaństwa, zakaz propagandy LGBT, Boga do konstytucji, definicję w konstytucji małżeństwa, że to jest wyłącznie związek kobiety i mężczyzny i my z tym chcemy walczyć. My nie chcemy dopuścić do tego, aby tak silne państwo, jakim jest Rosja, która daje wsparcie chrześcijaństwu, było częścią Zachodu. My chcemy od tego odrodzonego chrześcijaństwa w Polsce odciąć się. Chcemy odciąć umierającą, zdegenerowaną Europę, gdzie mamy do czynienia z iloma płciami, 48 podobno. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ogłoszono, że co najmniej 4, proszę Państwa. Więc o czym my mówimy? Mamy mentalność całkowicie nową. Nową i niestety Polak zniewolony, ten, który się cieszył, że jego dzieci do Ameryki jadą na Saksy, do Wielkiej Brytanii, ten, który cieszył się, że do Niemiec zwłaszcza do Niemiec, jakie to jest charakterystyczne. Proszę Państwa, to jest walka nie tylko o pozyskane dobra materialne, pozycję materialną, to jest nowa mentalność. Przychodzi kominiarz do mnie i mamy tam, ja w moim bloku, jakąś, prawda, wodę ciepłą z FPC-u brać. Robi badania tego, prawda, ciągu i ja mówię, pytam się, czy pan przynosi jeszcze szczęście, żeby wejść w jakiś kontakt z takim właśnie człowiekiem. On mówi tak, ja mówię, to niech mi pan życzy szczęścia mojej rodzinie i pokoju. A on mówi, pokoju? Ruskich trzeba dobić. To mówi człowiek, który jest przeciętnym obywatelem. Do tego stopnia zdegradowani zostaliśmy, że żywimy od profesorów wszystkich uczelni oświadczenia, że nie chcą żadnych kontaktów z Rosją, po właśnie kominiarza. Jesteśmy tak nasyceni nienawiścią do Rosji, że trudno w ogóle o czymkolwiek rozmawiać. Jeżeli ktoś głosi prawdę, to uznany jest za rusofila. Jest uznany za rusofila. Doktryna, proszę Państwa, taka, że my nie możemy istnieć jako Polska kolację, bez transatlantyzmu i bez NATO, zwyciężyła w przeciętnym umyśle przeciętnego polskiego patrioty. Teraz próby, proszę Państwa, no, mamy obce wojska. Najbardziej katolicka ponoć premier, pani Szydło, sprowadziła jako kobieta pierwsze właśnie wojska amerykańskie do żagania, gdy była jeszcze premierem. A w Redzikowie, prawda, wiemy co się budowało i to właśnie za władzy bardzo katolickiej pani premier, która jeszcze właśnie się cieszyła z tego, że będzie właśnie ta tarcza antyrakietowa, a wiemy do czego to doprowadziło, to właśnie wzmacnianie wschodniej flanki NATO. I my tego nie wyplenimy za jedno pokolenie. Zmiana mentalności to jest kwestia co najmniej 25 lat. A więc Ameryka nadal najsilniejszy hegemon, bardzo dobra, wojska amerykańskie bardzo dobrze, bo nas chronią, etc. Ja z tym nie jestem w stanie walczyć, badam te przypadki i po prostu zachodzę w głowę. Jak się to dzieje, że katolicki naród żywi taką nienawiść do innego chrześcijańskiego narodu, że potrafi się pogodzić z obcą polityką, byleby Rosji dokopać, byleby właśnie dokopać Rosji. Właśnie to dla pana w odpowiedzi na tego rusofila. Dla rusofilów nie ma miejsca, bo nikt nie chce sztucznej miłości do Rosji. Ale nie wolno wypowiadać się w jakikolwiek sposób na temat Rosji. My nie możemy mówić na temat Rosji. Ja się 48 lat zajmuję Rosją i nie wolno nam się wypowiadać. Gdybym ja powiedziała coś oficjalnie na wykładzie.
grata w danym środowisku. Nie wolno mówić prawdy i niestety muszę powiedzieć, że Kościół w Polsce nie odegrał swojej roli. Odegrał swoją rolę, ale w PRL-u. Natomiast teraz to, co się stało, że nie słyszymy wezwania do pokoju, że nie słyszymy z ambon wezwania do autentycznego pokoju, a nie tylko do przekazywania sobie znaku pokoju w kościołach, to jest straszne. I to jest taki mrok, powiedziałabym, w kościele katolickim. Ubolewam nad tym. Nie ma żadnej inicjatywy pokojowej z Polski. Żadnej. Piszę o tym w ostatnim artykule, który Janek tu łaskawie zawsze będzie, myślę, publikował. Jeszcze kolejne. To jest dla mnie wielki ból, jako dla katolika, wielki wstyd, że nie wychodzi żadna inicjatywa. Chiny, inicjatywa pokojowa, a gdzie katolicka Polska? I wszyscy ci, którzy mówią o tym, że wyjdzie iskra z Polski, gdzie oni teraz są? Oni mówią wojna i coraz więcej broni, coraz więcej wojny. Eskalacja wojny przez katolicki naród, to dla mnie to jest upokarzające. Ja się nie czułam tak upokorzona w PRL-u jak teraz, jako katolik. Nie czułam się upokorzona, bo katolicy krzyczą, wrzeszczą, więcej broni, chlubią się, że hub militarny, cieszą się, że nowe marki, że jakieś rakiety, etc. To jest zmiana mentalności i to się dzieje za przyzwoleniem. Przyzwoleniem. Panie profesor, dziękujemy bardzo. Pani profesor, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. No, trudno się spodziewać, żeby nasze władze reprezentowały jakiś racjonalny punkt widzenia. Natomiast polskie społeczeństwo, nastroje antywojenne w polskim społeczeństwie, mimo tej nachalnej propagandy, rosną, pani profesor. Na szczęście rosną i będą rosły jeszcze bardziej. W związku z tym nie jest źle. A to, że Chińczycy mają w tym interes, w związku z tym to jest oczywiste. Ja też, jak pani to mówiła, to miałem taką myśl, że jak jeszcze byłem młodym chłopakiem, to sobie tak myślałem, że jak się ci Niemcy dali namówić na to wszystko, taki kulturalny naród, my byśmy się nie nadali. I my właśnie to, co pani mówiła o tym kominiarzu, nieszczęsnym człowieku, prawda, no to my byśmy się też dali, więc mam nadzieję, że nie mamy takich środków, nie pójdziemy już w taką wojnę i żeby można było to wszystko potem zamienić w obozy koncentracyjne dla Rosjan czy coś takiego. Ja też na przykład kocham literaturę Dostojewskiego, jestem fanem i uważam, że to jest jedna z najlepszych, jeśli chodzi o taką głębię psychologiczną w ogóle literatur, jakie czytałem. Dla mnie Rosja jest w naturalny sposób częścią Europy i zawsze nią będzie. I takie opowiadanie, jak teraz wszyscy mówią, że trzeba ją gdzieś tam zniszczyć, coś takiego, jest tak absurdalne. No przecież jak nie Rosja, to co, przepraszam bardzo. Czy oni sobie nie zdają sprawy, że jeśli Rosja by się rozpadła, to znaczy te 6 tysięcy głowic atomowych wejdzie w posiadanie jakichś wataszków, tak? To dopiero będzie destabilizacja. Ale nie mówiąc o tym, że Władimir Putin, zdaje się, rok temu wprowadził dekret o wprowadzeniu duchowości, przywróceniu duchowości w narodzie rosyjskim, też metodami urzędowymi, można powiedzieć. Nieważne, czy się mu uda, czy nie, ale ważna jest intencja, duchowość. Duchowość jest bardzo ważna. Zachód jest w tej chwili wypuszczony z duchowości, a tutaj się okazuje, że ten człowiek wie, w jakim kierunku iść. W związku z tym, no cóż mogę powiedzieć, to jest paradoks. I to nie jest prawda, że nie można mówić nic tam dobrego o Rosjanach. Ja na przykład mówię, jeszcze mi tam, nikt mnie jeszcze nie aresztował. Jak mnie nie aresztują, to nie uwierzę. No. Dziękuję. No. Ja tylko powiem tak jeszcze, momencik. Wiem, Mateusz, nie ciebie aresztowali. Proszę. Pani profesor, bo bardzo ważny problem, pani profesor poruszyła. Co roku są prowadzone takie badania opinii publicznej, co jest najważniejsze dla Polaków, jakie problemy. I co roku konsekwentnie, teraz niedawno znów ukazała się kolejna edycja tych badań, na pierwszym miejscu jest, zdaje się, służba zdrowia, na drugim inflacja i na trzecim to samo co inflacja, bo drożyzna, koszty życia. Dalej polityka mieszkaniowa, czyli sprawy społeczne. I myślę, że zadaniem intelektualistów, pani profesor, a wielu innych niezależnych intelektualistów, zadaniem mediów myśli polskiej jest to, żeby uświadomić ludziom, przeciętnemu obywatelowi, łączność pomiędzy polityką zagraniczną,
polityką prowojenną w obecnych warunkach, a tym, że mają drogi chleb, że nie stać ich na prąd, że mają inflację. Druga strona to robi, bo mówi o jakiejś Putinflacji. Dlaczego my nie mówimy o Bidenflacji na przykład, prawda? W odpowiedzi. No niestety, druga strona to rozumie, ale czasami się wydaje, że my tego nie rozumiemy, czy może nie my tu zgromadzeni, ale nasi odbiorcy. Czyli trzeba pokazywać tą łączność, tak, tak mi się wydaje. Jest kasa. Jeszcze nawiązać do tego, co pani profesor powiedziała, bo może to umknęło troszeczkę, ale przesunięcie chrześcijaństwa na wschód. Otóż Europa zachodnia pozbywa się chrześcijaństwa. Staje się po prostu nihilistyczna. A przesyła się to wszystko na wschód. A Rosja to niestety, no niestety, to też chrześcijaństwo. Okej, następne pytanie. Proszę bardzo. Ja się nazywam Marcin Flach. A propos wypowiedzi pani profesor, to myślę tak, że doszliśmy od homo sovieticus do homo creditus. Wielu ludzi się boi, bo po prostu zakredytowali się na mieszkania, to, że tak powiem, pod korek. Natomiast ja chciałem zadać pytanie a propos wystąpienia pana Pitonia, do pana Pitonia, bo tutaj były poruszone ciekawe tematy. Wielki sukces dyplomacji chińskiej, czyli nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską, czyli nie udaje się Amerykanom podpalenie świata. Kraje BRICS odchodzą od dolara. Do krajów BRICS dołącza również Argentyna, Turcja, Egipt i Tunezja i tak dalej, kolejne kraje. Czyli mamy, na widoku upadek dolara. To, co właśnie pan mówił, dolary wracają do Ameryki. Koniec pustego pieniądza, koniec pieniądza fiducjarnego. My natomiast jako Polska jesteśmy takim amerykańskim koniem trojańskim w Europie. Musimy jak najszybciej zmienić, że tak powiem, ten układ i pytanie, jak my możemy to wykorzystać. Właśnie ten upadek dolara, upadek banków, upadek w ogóle systemu finansowego opartego na pustym pieniądzu, na kredycie, na długu, krótko mówiąc. Jaka to jest dla nas szansa na wyrwanie się na niepodległość, na po prostu na stworzenie narodowego pieniądza, narodowej waluty i opuszczenie po prostu tonącego okręgu? Działa? Działa. Znaczy, powiem panu w ten sposób. Jeśli powstanie nowy system monetarny, to on będzie tworzył pieniądz dzięki możliwości sprzedawania czegoś, nazwijmy to, za swój pieniądz. Mówiąc, jeśli ja bym produkował jakiś towar, to będę miał prawo do tego, żeby sprzedawać go za swój pieniądz. Tylko tyle. W związku z tym tworzenie narodowej waluty, wie pan, jest troszkę pozbawione sensu, ponieważ Polska nie jest wielkim producentem. W związku z tym w tym nowym systemie realnie nie ma prawa do czegoś takiego. Żeby móc tworzyć pieniądz, trzeba być producentem. I to jest uczciwe na swój sposób. Natomiast nie obawiałbym się tutaj o kwestię tego, jakim pieniądzem będziemy się posługiwać. Przecież nie jeździmy polskimi autami, a jednak jeździmy całkiem niezłymi samochodami. W związku z tym to nie jest tak, że musi być polskie, żeby można było to używać. Myślę, że nie ma takich wymogów. Natomiast to, co się pan pytał odnośnie szans na Polski w sytuacji upadku zachodniego systemu finansowego, bo taki upadek, no już w tej chwili się zaczął, można powiedzieć. No oczywiście są bardzo duże, ale na takim upadku można i stracić, i zyskać, jak na każdej tego rodzaju zmianie. No ci, którzy będą przyczepieni dłużej do tego systemu, którzy będą bardziej lojalni wobec tego systemu, a my niestety jako państwo przez które tutaj przejawiamy jakąś skrajnie samobójczą lojalność wobec tego tonącego statku. No i oczywiście to jest głupota największa, bo to już nikt w okolicy nie jest tak głupi. Słucham? Aż do pójścia z nim na dno. No, aż do pójścia z nim na dno. W związku z tym my musimy przynajmniej jako obywatele zdawać sobie sprawę, że nie trzymamy dolarów w domu, bo one być może już nic nie będą warte i takie tam. Jeśli każą nam poddawać jakieś kredyty, to sobie poczekamy, ale potem powiemy, że dziękujemy. Zdecydowaliśmy się nie oddawać i tak dalej. Albo miła nie. Nie, no trzeba, no miła nie mamy na Amerykanu oddawać, no panie Lucy, no bez sensu, nie? W,
każdym razie jest wielka szansa, tylko to jest na tej zasadzie, że Węgrzy mają u sterów Orbana, który jest świadomym politykiem, który rozumie tą rzeczywistość i przede wszystkim jest niezależny. A my póki co mamy elity, które są kompletnie niezależne. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zrobić coś, żeby w tych najbliższych wyborach nie było tak, że w Sejmie, dotychczas powiedzmy w Sejmie były jakieś dwie osoby, które miały jakąś intelektualną niezależność, to był pan poseł Braun i pan poseł Korwin-Mikke. Co byśmy o nich nie powiedzieli, to są ludzie, którzy się kierują własnym rozumem i mają pewien dystans do tego wszystkiego. Natomiast obawiam się, że w przyszłym Sejmie może być gorzej, ponieważ Konfederacja skręciła tutaj do centrum, porzuciła powiedzmy tą intelektualną swobodę, jaką tu reprezentował pan Janusz Korwin-Mikke i pan Grzegorz Braun. Nie wiadomo, czy oni będą w przyszłym Sejmie, więc byłoby dobrze, gdyby jednak było tam chociaż paru ludzi z głową na karku, żeby w okresie tych bardzo trudnych chwil mogli chwycić tam za ten ster nawy państwowej, bo inaczej, no to tak jak mówi pani Lucyna, będziemy honorowo tonąć z tym amerykańskim okrętem, uważając, że walczymy jeszcze po dobrej stronie mocy. No nie, jesteśmy po bardzo złej stronie mocy. Dziękuję. Pani profesor, musi nas opuścić, ale zapraszamy na każde spotkanie i do zobaczenia. Dziękujemy pani bardzo. Okej, okay, kochani, następne pytanie. Ja może wypowiedź. Okej, okay, mam na imię Mieszko. Ja tutaj wspieram generalnie właśnie wszystkie inicjatywy propokojowe. Współorganizowałem protest przeciwko obowiązkowym ćwiczeniom wojskowym. I taka mi się nasunęła myśl, że najważniejsze w ogóle ruchach, protestach i tak dalej, to jest to, żeby była jakaś fajna przyśpiewka. O. Więc... nie obowiązkowe. Ułożyłem przyśpiewkę specjalną. Ktoś mówi, no nie umiem za bardzo śpiewać, prawda, ale ktoś mówi śpiewać, każdy może i szczególnie przyśpiewki. Cóż o pięknie życia rzec, gdy nad światem wisi miecz i gdy ziemię chcą nam rozbić w proch i pył. Lecz nie będzie z tego nic, bo my chcemy długo żyć, więc śpiewamy głośno dziś ze wszystkich sił. Go home, Janki, Janki, go home. Nie dam dziś naszym chłopcom. Oddaj Polskę, polski kraj, grzecznie powiedz nam goodbye. Uważaj, lepiej Grunwald pamiętaj. Go home, Janki, Janki, go home. Nie damy gnić naszym chłopcom. Oddaj Polsce, polski kraj, grzecznie powiedz nam goodbye. Uważaj, lepiej Grunwald pamiętaj. Hej panowie z USA, już za długo postój trwa. Polisz, Polsk, nie będę dla was ziemi gryźć. Niech rdzewieje wasza broń, nie wciśniecie nam jej w dłoń. My w pokoju chcemy przez swą przyszłość iść. Go home, Janki, Janki, go home. Nie damy gnić naszym chłopcom. Oddaj Polsce, polski kraj, grzecznie powiedz nam goodbye. Uważaj, lepiej Grunwald pamiętaj. Słyszysz, Janki, śpiewa kraj, byś się lepiej zatrzymał, nim zegar zagłady da północy czas. Nie będziemy żyć jak kret, nikt tutaj ginąć nie chce. Rozwiązujmy dyplomacją naszą baśń. Go home, Janki, Janki, go home. Na nas nie opadnie strąd. Gdy wyślecie tu swój staw, my rozpoczynamy strajk. Wejdziemy w wojenny wir, to będzie żwir. Skrzypczak, nie chcę twoich rad, sam idź na Kaliningrad. Wiemy dobrze, co twoje wojsko dla nas ma. Lecz za pokój i za trud, razem całą parą w przód. Hej, głowy w górę, drogę każdy zna. I teraz wszyscy razem. Go home, Janki, Janki, go home. Nie damy gnić naszym chłopcom. Oddaj Polsce, polski kraj, grzecznie powiedz nam goodbye. Uważaj, lepiej Grunwald pamiętaj. Dziękuję bardzo. Brawo. Nie, żeby było. Ktoś tu podnosił rękę. Pan. Okej, okay. Proszę bardzo. Głosem donośnym będzie było. Tak, proszę. Proszę państwa, ja jestem tą osobą, o której mówił pan redaktor. Jak można w jednej osobie połączyć trzy co najmniej różne kwestie? Z jednej strony jestem założycielem Klubu Mieszczeń Polskich w Katowicach. Moje nazwisko Gorki. To ja mówię. Nie, ulekł 21.
Mikrofon, do mikrofonu. Bez mikrofonu, ja proszę. Z drugiej strony jestem aktywnym działaczem ruchu antywojennego. I trzecia sprawa najważniejsza, z czym do Państwa przyszedłem, to jest fakt, że w poniedziałek składamy do Sądu Rejonowego w Warszawie, jak się to skończy, zobaczymy, zgodę na działanie Polskiego Ruchu Lewicowego. Myśmy zebrali ponad 1200 podpisów. Występujemy z taką propozycją. Podjęliśmy już 4 stanowiska na ostatnim spotkaniu, bo to trochę trwało. Między innymi w kwestii wszechobecnej cenzury. Jesteśmy krytykiem tej sytuacji, która miała miejsce wobec myśli polskiej, ataki na wszystkich tych związanych z ruchem antywojennym i Patrią i wielu, wielu innych organizacji, które podlegają tego typu oszczerczym atakom. Jednym z założycieli naszej partii jest kolega Henryk Nikieta. Wyrok sądu we Wrocławiu to jest sprawa skandaliczna. Proszę Państwa, jak można człowieka po pierwsze za to, że w pierwszych dniach, nazwijmy to, specjalnej operacji na Ukrainie, w swoim wpisie w internecie nazwał Putina gołąbkiem pokoju. A 8 lat trwało, co się działo na Donbasie, czy w Donbasie, my to doskonale wiemy. Ponad 14 tysięcy ludzi tam zginęło. Cywilów ze strony bombardowań armii ukraińskiej. Wyrok jaki jest? 3 miesiące aresztu, zawieszeniu na 2 lata. Przepadek telefonu jako narzędzia przestępstwa i 6 miesięcy pracy na rzecz ukraińskich wychodźców. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Wobec niego również żeśmy zajęli takie stanowisko, to już jest w internecie kula. I trzecia sprawa, która ukaże się jutro, o czym mówiła pani profesor. Panie profesor, z wielkim zadowoleniem. Ja jestem jednym z tych, którzy skończyli uniwersytet, wtedy Leningradzki, a obecnie się nazywa Petrzyński. Nawet mam ten doktorat. Ale nie chodzi o to. Występujemy kategorycznie przeciwko wszechogarniającej rusofobii, która nie skupia się na ochronie Putina. Brawo! Brawo! Na kulturze. Sportowca. Na sportowca. Proszę Państwa, jak może... Zresztą, proszę czytać. Mamy stronę internetową, bardzo różne grupy wsparcia Polskiego Ruchu Lewicowego. Proszę czytać jutro. Naprawdę bardzo poważny, przepraszam, bardzo poważny ten tekst dotyczący wszechogarniającej rusofobii zamieścili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś pytanie? Jest młody człowiek, już podchodzę. Najpóźniej, bo jeszcze wypadałoby coś przed problemem. Panowa, ale pana posła Brauna. I tutaj mam do Państwa takie pytanie, przede wszystkim najpierw może do pana Piskorskiego. Chciałem się zapytać, jak wygląda sytuacja Serbii w obecnej sytuacji geopolitycznej, bo na ile mi tak wiadomo, to prezydent Vučić stoi w takim rozkroku, na ile to jest prawdziwe oblicze, że się chce teraz jednać z Unią i nakładać sankcje na Rosję, na ile to jest pewna jego gra, bo on pochodzi z tej, na ile wiadomo, z tej starej ekipy, która wcześniej sprzeciwiała się dość mocno Ameryce. I też te artykuły z Onetu WP ciągle wyskakują na głównych stronach a propos Serbii. Do pani tutaj, pani historii Krystyny Kulińskiej, mam takie pytanie. Jak wygląda sytuacja, pochodzę z Bryski Dunińskiego, stamtąd moja rodzina i tam mnóstwo Łemków zamieszkuje, która część się ukrainizuje, część nie chce się ukrainizować. Jak właśnie w tej obecnej sytuacji, czy może pani coś wie na ten temat, wygląda sytuacja z Łemkami? Jak oni się odnoszą do tej sprawy, czy
jakie w ogóle mają podejście do tej sytuacji, jaka może być przyszłość też odnośnie Łęków w tej sprawie. Do pana Sebastiana Pitonia miałbym takie pytanie, bo pan teraz bywał w Czechach, chyba na Słowacji, gdzieś tam się pewnie Anglia szykuje. Jak jest odbierana ta akcja antywojenna w tych krajach, jest odbierana wyjazd Polaków i czy może wspólny wyjazd naszych wszystkich grup jakiś może dałoby się zorganizować właśnie w tych państwach sąsiednich? I do pana tutaj historyka, pana redaktora Engelgarda, mam pytanie, bo ja dzięki panu mnóstwo książek zaczytałem się w tych książkach, które pan poleca i serdecznie za nie dziękuję, jak również wykładów, które dawniej jeszcze były w takiej małej telewizji internetowej z panią Wielowską prowadzone. Jestem bardzo za nie wdzięczny, bo pokazał mi tą drugą stronę też historii tego pragmatyzmu, pracy u podstaw, tego, gdzie dzisiaj historycy właśnie z takiego powodu nie są pokazywani zupełnie. I może dałoby się wznowić pewne książki, które gdzieś już praktycznie nie istnieją, jak choćby o Sejmie Wielkim, Kalinki, która właściwie jest niedostępna. Tak jak tutaj pani profesor Raźny też szukałem wielu książek, mam właściwie dwie dostępne, które dałoby się zdobyć i gdzieś tam zaczytać, nie? Ale gdzieś tego brakuje na rynku właśnie, żeby coś, co jest historyczne, ale jest życie akademickie, żeby jakoś zdobyć, może pokazać te bibliografie na łamach myśli polskiej. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. No może ja z Łemkami, dobrze, rozpocznę. Nie wiem, czy działa ten mikrofon? Działa. Proszę Państwa, no sprawa jest dosyć złożona. Przed wojną jeszcze do lat 30. mieliśmy tutaj ogromny spór, no, część Łemków, którzy byli Rusinami i przynależeli do cerkwi po prostu rosyjskiej, czyli czuli po prostu i mieli tak obrzędy. Oni w czasie I wojny światowej dostali od tych, którzy że tak powiem, wystąpili przeciwko nim, tej drugiej części, po prostu dosyć dobrze w kość. No i były. To wszystko się jakby zmieniło dopiero wtedy, kiedy w czasie II wojny światowej doszło do pierwszych przesiedleń. Wiem, że tam były te przesiedlenia. Potem operacja Wisła, która była konieczna. Musieli Polacy to zrobić. Ale to spowodowało, że większość ludności łemkowskiej niestety zaczęła, tak powiem, tą opcję ukraińską przyjmować. Nie wszyscy, bo do tej pory istnieją całe grupy Łemków, które uważają siebie za ludność odrębną, bardziej wołoskiego niż pochodzenia tego rusińskiego, bardziej się odwołują do innych tradycji albo do tradycji rosyjskich wręcz, więc następuje natomiast w tym momencie dramatyczna zmiana. Poprzez wpłynięcie na tereny polskie ogromnej ilości Ukraińców, którzy już się świadomie Ukraińcami czują, ci, którzy chcieliby ocalić swoją odrębność, będą i nie mają już prawie nic do gadania. Jeżeli Polacy ulegają jakiemuś oszołomieniu ukraińskiemu, to co dopiero mówić o ludziach, którzy nie tylko podlegają naciskowi swoich jakby współbraci, współrodaków, ale jeszcze na dodatek ich kościół też, ten, który był jeszcze w rycie rosyjskim, uznawany jest za kościół absolutnie nieprawomyślny i zły. Przecież wiemy, nie mam tutaj czasu na to, aby tę sprawę rozwinąć szerzej, ale trzeba mieć świadomość, że Ukraińcy są bardzo ekspansywni i oni uderzają w religię z całą mocą. Więc ja zakładam, że spora część tej ludności łemkowskiej, która się nie spolonizowała do tej pory, bo część się spolonizowała, będzie po prostu jednak oscylowała i współpracowała. Jeżeli by nie daj Boże doszło do tworzenia, tak jak przed wojną, reprezentacji ukraińskich, oni mogą po prostu w szyku zwartym niestety przejść na stronę partii ukraińskich i tam będą głosować. Natomiast w tym miejscu chcę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, inicjatywie związanej z 80. rocznicą apogeum zbrodni na Wołyniu. Mianowicie chcę, żeby Państwo też byli nośnikiem tej idei. Doprowadzić do tego, aby w Sejmie, nie mamy tam wielu osób, które byłyby w stanie to zrobić, no ale może będziemy uderzać do posła Brauna, może ktoś się jeszcze z korzeniami kresowymi tam znajdzie, żeby uchwalić na to 80-lecie ustawę na przyszłość. Jest to ustawa o penalizowaniu banderyzmu, szeroko rozumianego. Chodzi o wszelką symbolikę nazistowską nacjonalistów ukraińskich, czerwono-czarne flagi, te wilcze haki wszystkie, to też by nie pozwoliło, żeby na przykład, no, my tam, na ich terenie niewiele możemy zrobić.
Ale przecież u siebie Polak powinien być gospodarzem, a jak jest gospodarzem, a jego rodaków setkami tysięcy ci ludzie maltretowali, to nie można, choćby nie wiem jakimi bohaterami Ukrainy byli, pozwolić, aby ich organizacje, OUN, UPA, SS Galice, przecież potem też wszystkie Schutzmannschafty, które były, te brygady Nachtigall, Roland, które tutaj szalały i mordowały i profesorów naszych lwowskich, wszystkich, żeby ci ludzie odbierali u nas hołdy, żeby ci Ukraińcy, którzy przyjechali tutaj, pozwalali sobie na czczenie ludobójców Polaków. I tego proszę, żeby państwo mnie w tym i organizacje kresowe wsparli. To jest rzutowanie w przyszłość. Jak oni się tutaj zbazerzują, to będą 100 razy jeszcze bardziej niebezpieczni, jak jeszcze w tej chwili jakieś skrupuły mają. Bardzo państwa o to proszę. Dziękuję. To teraz ja. Powiem w ten sposób. Jak byłem na Słowacji z kolegami, jak nas tam zobaczono, to Słowacy byli pewni, że jesteśmy kontrmanifestacją nawołującą do wojny. Ponieważ oni nas tam mają za kompletnych, prowojennych wariatów, co zresztą niestety w dużej części pokrywa się z rzeczywistością. W związku z tym, kiedy przeczytali na naszych banerach, które tam mieliśmy, fajne hasła, no takie propokojowe, to się strasznie ucieszyli. To się strasznie ucieszyli, że jednak żeśmy się tłumaczyli, że to tylko polski rząd, że my jesteśmy normalni. No wiadomo, że nie jest to prawda, że jesteśmy normalni, jesteśmy trochę nienormalni, ale zgrywaliśmy tam normalnych. W Czechach było podobnie. W Czechach było podobnie. Też spotkaliśmy się tam z bardzo dużą sympatią. W związku z tym wydaje mi się, że takie delegacje, zwłaszcza, że teraz na Słowacji tych manifestacji jest bardzo dużo, więc takie manifestacje jak najbardziej mają sens. Ja nawet tam akurat nie udało mi się dojść do głosu na tej manifestacji w Czechach, na Wacławskim, na Mestii. To była gigantyczna manifestacja z 50 tysięcy ludzi, ale miałem już, sobie napisałem po czesku przemówienie, więc nie może mi się zmarnować. Nie mogę wyjść z tym czeskim jak Himmelsbach z angielskim, prawda? Więc jak będzie okazja, to się tam jeszcze przejadę i mi to moje czeskie przemówienie wygłoszę. I tak jak mówię, jeśli będę tam jechał, będzie taka okazja, to będę starał się powiedzieć, żeby nas tam pojechało jak najwięcej. Myśmy nabrali troszkę transparentów, troszkę polskich flag, ale się okazało, że wiecie państwo, jak to jest. No, nie było nas tam zbyt dużo, ale byliśmy mocno oflagowani, mocno transparentowani. Mieliśmy hasło o stop amerykanizacji Europy, że było takie bardziej szerokie, stop amerykanizacji Polski, to nie nasza wojna, no tego rodzaju sytuacje, ładne, kolorowe, nikt nie miał takich ładnych banerów jak my, to mogę powiedzieć. Także ma to sens, Kamilu, jak najbardziej. Pan Mateusz, tak? Jeszcze dwa pytania były. Tak, bo to było do wszystkich. Ja nie wiem, czy ja nie zrujnowałem do pana finansowo, bo jak on wszystkie książki, które ja polecam, to kupuje, to ja to nie czegoś wrzucam. Proszę państwa, ale to jest poważny problem, dlatego że współczesne poglądy kształtują się poprzez ogląd historii. Czyli jak jest fałszywy ogląd historii, no to łatwiej jest wciskać te współczesne różne teorie. Dlatego w naszej tradycji na przykład wcale nie było tak, że nazwijmy orientacja antyrosyjska była dominująca. Jest to co Kalinka tutaj, ale Kalinka jest trudny do czytania, bo są dwa takie tomy. Wydane w 91 roku, oczywiście po 89, ale jest na przykład Aleksandra Bocheńskiego, Dzieje głupoty w Polsce. Lech Marzewski teraz pisze bardzo przystępnie ten rozdział polsko-rosyjskich stosunków w XIX-XX wieku, można to poczytać. Jak ktoś chce, to dotrze do tego, proszę państwa. Natomiast jest zalew rzeczywiście literatury, które mówią o tym, że jesteśmy odwiecznymi wrogami i nie ma żadnej możliwości porozumienia. No i niestety tutaj główną rolę odgrywa pewien profesor z Krakowa. To jest profesor Andrzej Nowak, który jest wybitnym historykiem, ale ostatnio jest głównie ideologiem, więc jak historyk przekształca się w czysto ideologa, no to potem tak to wychodzi. Także zachęcam do zapoznawania się z historią prawdziwą i wtedy lepiej rozumiemy tą teraźniejszość.
Co do Serbii w telegraficznym skrócie, bo temat rozległy. Popatrzmy na mapę. To państwo nie ma możliwości otrzymania żadnej pomocy, w żadnej formule, od dotychczas postrzegane jako gwarant jej bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Mostu powietrznego nikt nie otworzy. Granic morskich, dostępu do morza Serbia w obecnym kształcie nie posiada. I teraz, bo ja nie próbuję usprawiedliwiać prezydenta Vučića, natomiast on musi przynajmniej udawać, pod naciskiem rzecz jasna, udawać jakąś formę dialogu, negocjacji, na co wcześniej no, nie musiał zwracać szczególnej uwagi, dlatego że miał gwaranta. Dzisiaj gwaranta nie posiada w związku z odcięciem Federacji Rosyjskiej praktycznym. I w moim przekonaniu tam idą targi. Rezultatem tych targów może być, bolesnym z punktu widzenia rosyjskiego, przyłączenie się Serbii do sankcji, przynajmniej części sankcji rosyjskich, antyrosyjskich, przepraszam. Natomiast jeszcze jedna, w moim przekonaniu, ważna uwaga. Dla Zachodu to jest bardzo ważne miejsce, podobnie jak Naddniestrze. Bo złamanie Serbii w kluczowej kwestii tożsamościowej, podobnie jak złamanie Naddniestrza, pokazałoby słabość gwarancji Federacji Rosyjskiej. Najkrócej rzecz ujmując, pokazałoby, że nie warto się przyjaźnić i nie warto polegać na Moskwie. Dlatego ten nacisk na Serbię, o którym Pan mówił, jest tak wielki i bardzo współczuję prezydentowi Vučićowi, który w istocie nie ma dobrego rozwiązania. Dziękujemy za pytanie. Powoli będziemy kończyć tutaj.